odpalę. Witajcie, witajcie, tu ekipa Pad TV z 19 podcastem w stałym składzie, jak zwykle poszerzonym, czyli Dawid Maron. Witam serdecznie. Michał Wiśniewski. Witajcie wszyscy. No i ja, Paweł Niziołek. Witajcie. No i co, w tym tygodniu pogadamy sobie trochę o graniu mobilnym. Taki nas pomysł naszedł, zresztą to propozycja Dawida. Parę ciekawych newsów. O co chodzi w końcu z tym CDP.pl, co tam się dzieje w BioWare, trochę może o Half-Life'ie trójce, bo ponoć jakieś są świeże ploty w temacie. O premierach tygodnia, jak zwykle w tanim graniu, trochę o Brutal Legend nam Michał poopowiada. W grze tygodnia, no w tym tygodniu nie mogło zabraknąć Borderlands 2, bo to bardzo świeży i przynajmniej dla mnie i dla Dawida gorący temat. To na pewno trochę o tym opowiemy. No i co? To zabieramy się do, od początku do tematu głównego. Tak, mobilki. No, dokładnie tak. No jestem ciekaw, jaki jest wasz punkt widzenia na granie mobilne. Czy dużo gracie, czy to teraz granie mobilne, jakby pojęcie się dość rozszerzyło, bo kiedyś to były konsole przenośne, a teraz to mogą być również telefony. Głównie tu mówimy o jakichś tam smartfonach, bo tam jest jakby najszersze spektrum możliwości, jeżeli chodzi o granie mobilne. A nie miałeś węża na Nokii? Nie miałeś? No ale wiesz, no... To też było mobilne granie. No słuchaj, jakaś to się chyba każdy zagrywał, ej. Tak. Ostatnio zresztą trafiłem na filmik na internecie, najdłuższy wąż na Nokii. Gość miał taki, że dosłownie brakowało mu tylko jednego piksela, żeby ugryźć się w własny ogon, więc... No, tak, to były stare, dobre klimaty, ale pogadamy trochę o tematach bardziej współczesnych, tak mi się przynajmniej wydaje w tym graniu mobilnym. Chociaż jak chcecie pogadać o przyszłości, jasne, nie ma problemu. Może ja powiem, jak to wygląda z mojej strony, tak króciutko, na wstępie, a wy powiecie, jak to u was, że tak powiem, się na to zaopatruje temat. Bo tak, no kiedyś szczerze mówiąc dużo więcej grałem mobilnie, bo miałem więcej możliwości, głównie na PSP szczerze mówiąc. A to wynikało z tego, że jak dojeżdżałem do roboty autobusem, no to zawsze rano akurat godzinę jechałem do roboty, więc godzinę plus minus miałem, żeby sobie coś tam popykać na konsoli. Od czasu, kiedy się stałem zamożnym człowiekiem i dorobiłem się samochodu, nie mam już tej możliwości. Ładnie to ująłeś. Tak. Zaczęło ci się po prostu przelewać, tak? Tak, szczególnie paliwo. No nie mam co z tym robić, w garażu się przelewa i po prostu stwierdziłem, że kupię samochód. Wiesz co, zrób sobie basen, nie? Ale z benzyną? No słabo. Jest. Czemu nie? No w każdym razie słuchajcie, od czasu, kiedy przemieszczam się już nie autobusem, tylko samochodem, granie mobilne mocno podupadło. Obecnie jeszcze posiadając małe dziecko, to już w ogóle jestem pozbawiony czasu i praktycznie nie mam takiego czasu, żeby gdzieś sobie móc mobilnie, nie będąc w domu przy konsoli, że tak powiem stacjonarnej, żeby mieć okazję sobie pograć. I w moim wypadku granie mobilne, no to tam od czasu do czasu teraz na smartfonie jakieś tam... Wycieczka do łazienki, do toalety. No nie chciałem tego tak nazywać, ale zasadniczo tak. Dłuższe posiedzenia. Tak zwane gry kiblowe. Dokładnie tak. Mała partyjka Angry Birds porannie, gdzieś tam jest na to szansa, ale to tylko tyle. Jak tam to może u was wygląda? Czy coś więcej, czy mniej? To powiedz, Michał, jak tam to u ciebie wygląda z mobilnym graniem? U mnie, no tak, ja sam też miałem swojego czasu, znaczy jeśli chodzi o mobilne granie, no to zaczęło się u mnie od Game Boya Advance, przewiezionego przez mojego wujka z Anglii, na którym miałem takie tytuły jak, nie wiem, Crash Bandicoot, czy nawet Tekken. No to grubo. No, później, słucham? No to grubo. To na bogato, no. Ja zawsze chciałem mieć Game Boya, ale nigdy się nie dorobiłem. A widzisz... A mi wujek przywiózł. Dobra, ale lecimy dalej, nie? No, dobry wujek. No, bardzo dobry wujek. No, później miałem swoje własne PSP od tego samego wujka, tym razem już odkupione. No to już nie dobry wujek. No nie, no to wtedy jak kupowałem, to był w miarę nowy sprzęt, także to już nie przesadzajmy. No i jeśli chodzi o PSP, no to tutaj już trochę więcej się zagrywałem, bo na przerwach w szkole, jak mieliśmy wolne, luźne lekcje, to też na każdej praktycznie przerwie w
technikum męczyłem takie tytuły jak, nie wiem, Resistance, jak Motorstorm, to chyba najbardziej. Zresztą znajomi też chętnie się przypatrywali i sami grali. No, a teraz przerzuciłem się... Tu miałeś wielu kolegów. Tak, żebyś wiedział. Daj zagrać. Nie, a teraz się przerzuciłem na... No, dokładnie tak było. No, a teraz się przerzuciłem tak jak wy na telefon. No, też Angry Birds, Fruit Ninja, jakieś te inne pierdoły. No i też pewnie się zacznie granie na wykładach, nie? No tak. No, widzisz. Znaczy, powiem wam, że u mnie na przykład to ja z tym mobilnym graniem to zawsze jakoś tak byłem w jakiś sposób połączony, bo i wcześniej i Game Boy, ta pierwsza w ogóle wersja, to było przeze mnie mocno oblegane, i Tetris, i Mario, i masę innych. Pokemony. Nie, Pokemony to nie, ale Gargoyle Quest na przykład. Wiesz ty co, wtedy nie było Pokemon. Nie, Pokemony to wiesz, Pokemony to... Ja tam nie pamiętam. Nie, były na kolorze. Nie ogarniam tego. Nie, no, na pierwszym Game Boyu nie było Pokemonów. Nie znaczy, było, przed... nie było. Jak ja byłem dzieckiem, to... O Game Boy Color, nie? Jak ja byłem dzieckiem, to takie cuda jak Pokemony w Polsce nie istniały jeszcze. Ale ja powiem wam, że ja jeszcze miałem styczność z taką konsolą Atari, z Lynxem. No, to też miałem styczność, także nie bój się. To był też bardzo fajny tytuł i... I ona mniej więcej pojawiła się w tym samym roku w ogóle, co Game Boy, i to mniej więcej te konsole tak bardzo, bardzo podobnie wystartowały i walczyły na tym samym rynku. No, ale potem te... chyba się mocno nie sprawdził z tego, co gdzieś tam... No tak, to... No tu go Game Boy zabił. Game Boy go zabił mocno. Także Game Boy tutaj pojechał po całości. Znaczy w sumie Lynx nie był złą konsolą, ale no mówię, jakoś się to nie udało. Tytuły może były nie tak jak trzeba i tak dalej, więc to... Tam było tych modeli. Modeli było chyba dwa takie jakieś specjalne. Lynxa czy Game Boy? Lynxa, bo Game Boy to potem wiesz, ewoluował. Był Color, potem był Advance. I przede wszystkim Game Boy. Advance ten mniejszy, nie? Tak, Game Boy potem miały jeszcze swoje kolory. One były takie bardzo fajne obudowy miały. No i. No nie wiem, no Game Boy był ciekawszą konsolą. Był zupełnie czymś nowym. No, w każdym razie, no Lynx też był w miarę to sensownie wyglądało i też był. Się go trzymało tak bardziej w poziomie, jak teraz trzyma się komórki, więc to jest zupełnie tak jakbyś pada trzymał, mniej więcej był krzyżak, no, i tak dalej. Kształtem PSP przypominał, szczerze mówiąc. Tak. Czy Nokia Engage, coś takiego. No, tego, to tego... najbardziej Nokia Engage. Tak, no. Ale Nokia Engage to był cholerny niewypał z tego. No był niewypał. Ja też to przez to się przewinąłem, potem... No to na Symbianie chyba latało, tak, nie? Engage był taki sobie, nie byłem specjalnie zafascynowany. Nie, wiesz co, gdzieś chyba oglądałem... Te główne problemy Engage'a to było to, że żeby wymienić kartę z grą, które były na SD-kach, nie? Czyli na tych zwykłych kartach pamięci, trzeba było rozłożyć telefon, wyciągnąć baterię, włożyć kartę, włączyć telefon. No i potem tak jak mówicie, potem jakieś komórki, węże, jakieś tam takie popierdółki. I tak naprawdę od jakiegoś czasu, no jak pojawiły się dzieciaki, bo ja specjalnego parcia na konsole przenośne nie miałem, ale jak pojawiły się PSP w domu, no i ukochane moje patapony, które uwielbiam, no to powiem wam, że trochę spędziłem na tym na czasu grając na PSP, bo naprawdę pojawiło się na tą konsolkę sporo ciekawych tytułów. No i moje wspomniane patapony, które mam wszystkie trzy części, one są naprawdę, to jest genialna gra. Aż nawet nie wiedziałem, że pataponu wyszły trzy części. No tak, wyszły trzy części, także i tak naprawdę skończyło się moje mobilne granie, trwa do dziś, tak jak powiedział Paweł, no, czasu mniej na to jest, ale no, na iPhone'ie okazji też jest tyle, co potrzeby fizjologiczne pozwalają na to, żeby się wybrać. Ile można hita sedesia, to na litość boską. No, więc jak zachorujesz na rotawirus, to można częściej, ale generalnie... Chyba wtedy nie myślisz o mobilnym graniu, wiesz. Nie wiem, może są tacy twardziele, wiesz. Specjalnie, tak zarazić. Ja na iPhone'ie mam sporo takich fajnych gier, bo no nie ukrywajmy, no jesteśmy graczami, lubimy grać i jak tylko się nadarzy jakakolwiek okazja, to trzaskamy, czy na telefonie, czy na przenośnym, czy w jakikolwiek jeszcze inny sposób, byleby trochę urwać dla siebie i pograć. No i powiem wam, że ja grywam regularnie. Uważam, że mobilne granie na pewno to jest przyszłościowy temat i to się na pewno będzie mocno rozwijało, szczególnie, że teraz te sprzęty, które dostajemy, znaczy te telefony, które są, można powiedzieć,
już jakimiś platformami do grania, czy sam iOS, czy Android, no i ten sprzęt, który ciągnie to wszystko, pozwala na robienie naprawdę mega tytułów i tutaj przykładów można by przytaczać no od zarąbania tak naprawdę, bo... No to teraz może powiemy ten, kto w co gra z nas najczęściej na telefonie. No wiesz co, ja tak naprawdę mam swoje jakieś tam ulubione 3-4 gierki i to na pewno jest... No w Angry Birds to już nie, Angry Birds mi się już przyjadło, ale uwielbiam zawsze Fruit Ninja, to jest naprawdę tytuł, przy którym tak, się to mega, to mega... Sam też posiadam mega luzuje się i to jest absolutnie tytuł, który mnie wyrywa z laczy. Tak samo słynny labirynt, to sterowanie tą kulką jest po prostu fenomenalne. To jest... No to było świetne, pamiętam, miałem wcześniej HTC i... Tak. To było wygrane już, jakby taką... HTC ma swoją jakby wersję tego i było już wygrane fabrycznie i niesamowicie mi się tak, podobało. Tak, także spędziłem kilka niezłych godzin. Mam naprawdę jeszcze kilka... jako, że ja lubię gry planszowe i w ogóle w tym temacie siedzę cały czas mocno i planszowe i karciane, to mam... karciankę taką Uno, bardzo, bardzo, bardzo fajna gra i lubię w nią grać i tak samo jeżeli chodzi to o... To ja nawet mam ją na ten, na PS3. Tak, bo ona też jest dostępna. W każdym razie jeszcze mam dwie planszówki, czyli Carcassonne i chociażby Osadnicy z Katanu. To są moje dwie ulubione gry planszówki, które zostały przeportowane i jeżeli w domu nikt nie chce grać planszówkę, to sobie czasami pocinam w to na konsoli. Także mam kilka fajnych, ciekawych gier i one są naprawdę dobrze zrobione, wypieszczone, wycyckane, naprawdę to stoi na wysokim poziomie. Chociażby nawet takie Monopoly, które też jest bardzo fajnie zrobione i też jeżeli ktoś ma ochotę pograć sobie w dobry Monopol, to też kilka wersji tego jest i naprawdę warto sobie po prostu zobaczyć, jak to wygląda i to naprawdę wciąga, to się tak tylko wydaje, ale wiesz, idziesz po prostu sobie gdzieś tam do siąść i siadasz na chwilę do gry i okazuje się, że... Właśnie tylko pytanie, wiesz... Że spędzasz kupę czasu. No kiedy masz okazję siąść sobie, prawda, tak na spokojnie. No jak masz kupę czasu, ja mówię, nie? No, na przykład w pracy. Jak idziesz do łazienki i masz kupę czasu, no właśnie. No więc jak znaczy, masz... Tak, a propos ja mówię to kupa czasu, tak? Kupa czasu wtedy tak, sprzyja. Kupa czasu. Nie, no to mi się czasem nie zdarzało w pracy grać, to się przyznaję bez bicia, ale to były tak zwane złote czasy, kiedy remontowali jakieś ulice dookoła naszej firmy i średnio raz albo dwa razy w tygodniu nie było tak po 6 godzin prądu. Więc PSP się regularnie zabierało i było duże prawieństwo, że raz w tygodniu sobie człowiek zrobi dłuższą sesję i pogra na PSP. Ale to pracodawca teraz... był zadowolony generalnie. Nie, czy no nie miał nic, no czekaliśmy na prąd po prostu, to wiesz, jak można robić coś na komputerze nie mając prądu, więc tutaj no nie można, nie da się. Słuchaj, no co, bierzesz liczydło, bierzesz maszynę do pisania. No jeżeli jesteś księgowym, jedziesz, to tak, nie? Jeżeli jesteś w moim księgowym. Wypadku to chyba kredki i ołówki, ale no dobrze. Słuchaj, też dobre rozwiązanie. No, jakby nie patrzę. Zawsze jakieś koncept arty, no słuchaj, koncept arty robią wszystkie na ten, na szkicach najpierw, nie? No w sumie tak, tylko najpierw gołębie musieliby nam brief na to wysłać, ale dobra. Nie, do czego zmierzam? Wiecie co, no, ogólnie idea mobilnego grania jest rewelacyjna. No, tak jak tu Michał opowiada, że wiesz, gdzieś tam w przerwach w czasie szkoły czy na wykładach. Jasne, to się jak najbardziej sprawdza. Wiesz, czy urlop, wyjeżdżasz gdzieś, masz chwilę, chcesz sobie wieczorem coś tam gdzieś pociąć, no, chwilę, to... Jakaś brzydka pogoda czy coś. To jest przewaga tego, że masz to zawsze ze sobą, zawsze możesz po to się tak, nawet jak masz 5 minut, nie? Od 2 lat nie byłem na wakacjach, bo ciągle coś wypada, albo dziecko, albo remont. Ale wiesz... Odbijesz ale, sobie. Tak, myślisz? Tak. Na emeryturze czy wcześniej? Nie wiem, jak młoda się wyprowadzi z domu. No to jeszcze parę lat, ale nie, do czego zmierzam? Do tego, że jakiś czas temu bardzo poważnie się zastanawiałem nad zakupem PS Vity. Ja też, ale jak zobaczyłem, że nie ma na w co grać i do dzisiaj nic nie wyszło ciekawego, stwierdziłem, że no way, nie kupię tego. To powiem wam, że no to właśnie nawet gadaliśmy przed nagraniem, że teraz, kiedy to, w listopadzie, tak? W listopadzie rusza sklep tak, PlayStation Plus. PS Vita. No jestem ciekawy, co oni tam złożą, jaką oni są mi w stanie ofertę przedstawić, czy co? Teraz wydam 200 na PlayStation Plus dla Vity i co ja tam dostanę? Jakieś odgrzewane kotlety z PSX-a, czy co? Pewnie będzie tańsze. No zobaczymy, ale to nie Crash Bandicoot, który mam na konsoli PS3 już i na PSP i nie wiem, stary. Dla mnie to jest... Final Fantasy 7. No to sorry, to mnie dobrze, jakbym nic nie dostał. Nie, słuchajcie, no bo do czego zmierzam? Chciałem powiedzieć, że wiesz, że sam się stawiam nad zakupem po prostu konsoli, ale niestety z perspektywy braku czasu i tego, że no nie ma za bardzo możliwości na takie mobilne granie, bo jak mogę grać, to jestem zazwyczaj w domu i wtedy już odpalam sobie PS3, a nie konsolę przenośną.
to z tej perspektywy no, okazało się, że po prostu zakup PS Vity jest po prostu no, na normalnym świecie pozbawiony sensu w moim wypadku. Nie, no danym. Tak, oczywiście, że tak. I trochę to tak wiesz, nasuwa mi to, co gdzieś tam kiedyś się zastanawiałem a propos tego, dla kogo PS Vita jest przeznaczona i na czym polega problem tej konsoli, że cenowo, to kiedyś nawet chyba gadaliśmy w jednym z podcastów, że cenowo ona jest na tyle wysoko, że to nie jest jakby przedział możliwości dla takich właśnie nastolatków, którzy mają więcej czasu, żeby sobie grać, nastolatków czy studentów, załóżmy, a jest to niestety takie urządzenie, które też nie trafia do końca dla osób dorosłych, no bo te osoby dorosłe zazwyczaj nie mają aż tyle czasu, przynajmniej mogę mówić o swojej perspektywie, żeby grać, bo gdzieś tam to PS Vita, jakbyś tam człowiek uparł, to spokojnie by ją kupił, ale nie ma na to czasu. Nie, no tak, trochę wiesz. To jest oczywiste, że ten czas, chociaż wiesz, granie mobilne dzięki temu, że masz to, możesz mieć to w każdej chwili przy sobie, właśnie jest to jest taki kierunek, że jeżeli masz mało czasu i tego czasu ci, co projektują w ogóle i idą w tą ścieżką i ci, co myślą o graniu mobilnym, mówię o stronie deweloperskiej, o tych, którzy projektują urządzenia, oni mają świadomość tego, w jakich czasach żyjemy, że ten pęd za karierą, za wieloma innymi tematami jest ogromny. I teraz próbują nam wpakować tą możliwość grania w takiej właśnie formie, żebyśmy mieli chociażby mamy 5 minut. Dawkach. Tak, po prostu wiesz, takimi małymi dawkami i nie wiem, wsiadasz do metra, jedziesz chociaż 3 przystanki, to sobie siądziesz na chwilę albo nawet na stojaka, tam przejedziesz z 3 plansze we Fruit Ninja i wysiadasz stary. I teraz idziesz znowu do góry, no gdzieś tam wsiadasz do jakiegoś innego autobusu czy do jakiegoś pociągu, tramwaju i znowu masz tam chwilę i znowu tam coś pociągniesz. Także powiem ci, jak podróżuję metrem czy po Warszawie, czy gdzieś tutaj, no bo tylko w Warszawie jest w sumie. I jak gdzieś jeżdżę, czy SKM-ką, czy gdzieś tam jakimś pociągiem, to widzę, jak ci ludzie wsiadają, wiesz, słuchawki do uszu, na chwilę pogra, chwilę schowa do kieszeni, wysiada, idzie gdzieś tam. No, także to... O ile mu nie ukradną. No tak. Tak, no, ale, na przykład na Pradze. Ale generalnie tak to jest, że teraz każdą chwilę masz możliwość wykorzystania nawet tych 2-3 minut, żeby gdzieś tam sobie... No tylko wiesz co, pojawia się pytanie, przynajmniej dla mnie wciąż tak w jakiś sposób się przyzwyczaiłem do takiego sposobu grania, teraz gdzieś tam sobie pykając trochę na smartfonie, bo mimo, że gdzieś tam wcześniej grałem na PSP, to bardziej preferowałem coś takiego, że okej, to jest PSP, to jest urządzenie, na którym mogę sobie chwilę pograć, ale taką chwilę to nie jest 5 minut, tylko na przykład właśnie jakieś pół godziny, 40 minut, będąc gdzieś poza domem, czy gdzieś w jakimś środku komunikacji, czy samolocie, czy na wakacjach, ale wciąż w jakiś sposób nie kręci mnie perspektywa takiego doskakiwania do gry na parę sekund, wiesz, to na parę minut, żeby sobie tylko pyknąć partyjkę, dwie, szybko. Nie wiem, ja w jakiś sposób lubię się zanurzyć i z drugiej strony dla mnie też jest problem, że te tytuły są robione na tyle płytko, żeby nie trzeba było się w nie w jakiś sposób tak, wiesz, no właśnie, to jest takie założenie, żebyś nie specjalnie miał grę, do której musisz poświęcić, wiesz, 15-20 godzin. No to jest trochę ból, szczerze mówiąc. No trochę... Znaczy, nie ilość czasu, tylko jakby stopień zaangażowania. No tak, ono nie wymagają ciągłości jakiejś tam, prawda? Ciągłości mi się i zaangażowania. Wydaje, że będą tworzyć takie gry, ale no w przyszłości, no kiedy może trochę ulepszą te smartfony. To nie jest kwestia ulepszenia. Nie, to bardziej, czy będziesz miał czas na to, żeby się poświęcić w ten sposób. Czy nie będziesz chciał się do stacjonarnej na przykład pograć sobie. To coś co dlaczego powiedział, że wiesz, że to jest kwestia tego typu, że ludzie po prostu projektujący te gry wiedzą z założenia, że to są że tutaj ludzie, którzy grają, nie mają zbyt wiele czasu, więc to są takie krótkie skoki po parę minut gdzieś tam od między przystankiem a przystankiem w metrze. Czy jak jadą autobusem, czy jak coś robią i mają sekundę przerwy i chcą się oderwać, tworzą tytuły, które w jakiś sposób szczególnie nas nie angażują sobą. Sprawiają, że zagramy sobie dwa poziomy, odłożymy telefon i nie myślimy o tym tytule dość intensywnie, czy nie musimy nawet intensywnie o nim myśleć, zaczynając grać. A mamy satysfakcję, że pograliśmy, nie? To jest najważniejsze. Tu bym polemizował, bo ja nie zawsze jestem pewien, czy mam taką satysfakcję. To już zależy od człowieka. No właśnie, ja mówię o swoim, jaki ja mam problem z tym, szczerze mówiąc, bo na przykład tak jak teraz świeżo na tapecie mam Bordera 2, to jest tytuł, który wciąga na długie godziny, tak. bo wczoraj i przedwczoraj konkretnie siedzieliśmy po naprawdę parę ładnych godzin. I o tym tytule się myśli, gdzieś tam sobie człowiek analizuje, a może coś inaczej by zrobił. I w jakiś sposób bardziej się, przynajmniej przez ten okres czasu, jak się gra w ten tytuł, człowiek się
Przynajmniej ja tak mam. Ja związuję się z tym tytułem i gdzieś tam sobie o nim myślę w wolnych chwilach. I dla mnie przyjemniejsze jest pomyśleć sobie o tym, o tej grze przez te 5 parę minut, jak mam gdzieś w autobusie, sobie coś zaplanować. Okej, to może sobie gdzieś tam porobię te questy albo poszukam czegoś takiego lub takiego, niż tam gdzieś wyrwać w jakiś tytuł, który o którym nie szczególnie będę pamiętał, bo jak wyjdę z autobusu, to już o tym zapomnę, szczerze mówiąc. Jasne. Więc to jest taki, wiesz, jakby dla mnie, prawda, problem takiego mobilnego grania. I wydaje mi się, że mobilne granie powinno jakby na dwa fronty się rozwijać i być opcją takiego szybkiego doskoku, to o czym tu właśnie rozmawialiśmy, ale też więcej takich tytułów, przynajmniej tak bym chciał, żeby było takich angażujących gracza, żeby, jeżeli ma więcej czasu, to żeby mógł się rzeczywiście w ten tytuł wciągnąć. Wydaje mi się, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Wiesz, no kilka jest na pewno takich tytułów, które potrafią wciągnąć. No na przykład Minecraft Pocket Edition. Ja nie wiem, czy chciałbym się angażować w coś takiego. Ale że nie, co, wiesz, to ja że tylko daję sobie przykład, nie? No bo to... No. Tutaj są ludzie, którzy zagrywają się w Minecrafta. No Minecraft pewnie będzie niedługo też do zagrania na papierze toaletowym, jak będziesz rozwijał w toalecie, też będziesz mógł pewnie pograć. Nie, ale nie wiesz co, ja ci powiem tak, jaki jest mój generalnie punkt widzenia, tak już jak wdepnęliśmy, że tak powiem, w Minecrafta. Nie no, o Minecrafcie to może powiem przy okazji kiedyś. Nie, ale nie, jasne, nie, dobra, ja tylko krótko powiem, że jakby wyjaśniając, ja zupełnie fenomenu Minecrafta nie rozumiem, całkowicie. Ja nie pojmuję tego i nie mówię, że ludzie, którzy się fascynują Minecraftem, w jakiś sposób mają jakiś problem ze sobą, bo zupełnie na tym to polega, ale ja osobiście fenomenu Minecrafta zupełnie nie kumam, nie widzę, nie rozumiem i nie wiem, czy chciałbym się mobilnie wciągać w Minecrafta na smartfony, więc... Ja wiem, czy byś chciał, czy nie. No. Nie chciałbyś. Skąd wiedziałeś? Jakoś tak trochę już z nami, mi się wydaje, że nie chciałbyś. Nie, powiem wam, ja sięgnąłem tego Minecrafta i tak sobie wieczorem przysiadłem przy nim i zacząłem tłuc te klocki i to mi zeszło tak gdzieś, bo ja wiem, od 23 tak do 1 w nocy i tak tłukłem te klocki, nie? I też nie rozumiem dlaczego, ale że jakoś mi się to nie znudziło. Powiem ci tak, moje dziecko też potrafi czasami siedzieć na podłodze i 2 godziny tłuc klockami, ale... No tak, ale to są Lego, to już jest inna historia, nie, to ja nie też jest Lego, tłukłem. To są drewniane takie solidne, fajne klocki. Tak nimi tłuczę, że wiesz, no to jest, ona ma 14 miesięcy. No dobra, takimi to ja też się bawiłem, to u mojej prababci jeszcze. No tylko wiesz, teraz pobosz, ile teraz masz lat i dalej się nimi bawisz. Nie no, słuchaj, wiesz, czy to jakaś aluzja miała być, nie? Nie, skończę znowu. Dobra, no ale to tak, mobilki mobilkami, ale patrzcie, że ruchy jednak jakieś się dalej wykonują, bo i Sony Mobile tak teraz się pojawiło. No tak, to właśnie też chciałem o tym wspomnieć, że od 3 października rusza właśnie tak jakiś tam sklep PlayStation właśnie na przynośne urządzenia, ale to muszą być te licencjonowane przez Sony, czyli te ich smartfony po prostu. Tak. No i także widać tutaj, że jakieś takie kolejne... Myślę, że ten kierunek będzie cały czas rozwijał się i będzie coraz mocniej stał i tak jak powiedziałem tak, wcześniej, to mimo wszystko że... to jest bardzo duży rynek, to tak, przecież już teraz tak, także myślę, że to będzie bardzo dużo smartfony. Dokładnie, więc i te maszyny pozwolą już naprawdę na wiele i można się naprawdę bardzo dobrze bawić przy tych możliwościach technicznych, także technologicznych, to jest wszystko już teraz na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Tutaj teraz tylko i wyłącznie wyobraźnia deweloperów jest jedynym ograniczeniem w tym momencie. To już nie jest problem tak jak kiedyś. No to co? To chyba na tyle, że tak powiem, w tematach mobilnych. Wydaje mi się, że się wyczerpało już, tak. Się wyczerpało. Zobaczymy, jak się tam będzie to wszystko mobilnie nam rozwijało. Dokładnie. Ja wydaje mi się, że to powinno istnieć i to będzie na pewno istniało coraz mocniej, więc... Czy ja myślę, że tak tylko podsumowując, że za jakiś czas to niestety granie mobilne sprowadzi się do tego, że konsole przenośne przestaną istnieć. Tak, najprawdopodobniej. To ich racja bytu z perspektywy tego, jak potężne są teraz smartfony, czy ogólnie telefony, no to zaczyna to... I jak często wychodzą nowe, prawda? Bo to też jest istotne. Dokładnie tak. Wspólna platforma, wiesz... Żywotność telefonu 2 lata i bierzesz następny model.
Dokładnie tak, a są naprawdę potężne. No wystarczy popatrzeć na tytuły typu Dead Trigger na właśnie na Androida, czy tam na iOS-a chyba też jest. No jest masa, na iOS-a to są już takie miody, że w ogóle byłoby. No jasne, nie, no tutaj wiesz, to będzie taki kierunek, myślę, w którym to pójdzie, że to granie mobilne skoncentruje się na naszych telefonach. Dokładnie, a myślę, że to nie jest taki zły kierunek, bo to sprawi, że każdy będzie miał dostęp do tych tytułów. Dokładnie. No to co? To myślę, że to będzie na tyle w temacie grania mobilnego. Przejdziemy sobie trochę do newsów. Pogadamy, co tam nowego, co tam świeżego. Mocny, który tak, się pojawił, tak. To od tego zaczniemy w ogóle. Absurdalnie znowu to gdzieś w Polsce, już pamiętam, który sklep, to Euro czy nie, który to nie w gazetce? Albo nie, chyba Media Markt, albo coś takiego, albo Real, chyba Real. No generalnie w której znowu tak jak było z Residentem, znowu Polacy jakiegoś tam upłynili newsa, bo było w którejś w gazetek, że nowa wersja PS3 będzie dostępna od 28 września, jak się później okazało. Tak się stało. Tak, dokładnie tak się stało. Mówili o wersji, o której już od jakiegoś czasu tam wiedzieliśmy, o tej super slim, najnowszej. Mhm. No i co, mamy tą nową wersję. Zresztą tak jak było wiadomo, w dwóch smakach, 12-gigowej, chyba opartej tylko na flashach. Na SSD, z tego co mi się wydaje, to chyba SSD, ale nie jestem pewien. No to czyli jakieś tam pamięci, tak, na kości tak, pamięci. Pamiątka jakaś. No i wersję 500 gigową. Mm-hmm. No i co? No cóż możemy więcej powiedzieć? No ładna klapka tak, fajnie się przesuwa. Tak z ciekawości, jak wam się podoba nowa wersja? Trochę tak tandeciarsko to wyszło trochę. Tak mi się wydaje. Tak, myślisz? Tak myślę, że to takie będzie taki trochę skrzypiący plastik chamski, taka ta klapka, wiesz co, podoba mi się to, że ona się fajnie otwiera, bo ona się otwiera, jeżeli ona leży normalnie, stoi na stopkach w sposób normalny, czyli poziomo, tak jak powinna stać z defaultu, to jak wciśniesz ten przycisk otwierania tej klapy, to ona się otwiera bardzo szybko. Jeżeli ona stoi w pionie, to ta klapka ma taki hamulec, że ona nie wali ci, po prostu wiesz, nie strzela, nie masz huku, tylko ta klapka zjeżdża, także to jest jakiś taki fajny wynalazek, że tam po prostu ona zwalnia i tak hamuje. I to otwieranie jest takie inne. Długo to projektowali. To im zajęło na pewno trochę. Najbardziej szczerze mówiąc mnie rozbawiło a propos nowego PS3 Super Slim, że zrobili specjalną podstawę, którą można kupić, żeby ustawić ją w pionie, bo jest tak cienka, że wstawienie w pionie grozi tym, że się przewraca. Tak, i zrobili specjalną taką dokręcaną jakąś podstawę do konsoli. Nie, to dodają ją do zestawu, czy nie? Nie, trzeba ją dokupić jako gadżet. Amstu. Znaczy wiesz, no były podstawki do wszystkich poprzednich części wersji. No do tej pewnie też będzie jakaś tam... Zastanawiam się jeszcze nad tym, jak to będzie, jak ona będzie kwestia, wiesz, awaryjności i tak dalej. Jak tam, z czego ona jest okrojona przede wszystkim. Trzeba zobaczyć. Znaczy wiesz co, myślę, że to jakiś straszny okrojem w stosunku do Slima nie będzie. Będzie po prostu kolejna miniaturyzacja, no. Mhm. Innego typu kości pamięci, bo na przykład tańsze, albo jeszcze mniejszy procesor, bo to też taniej. I tutaj myślę, że to w tym kierunku pójdzie. Tak, tylko czy to też jakby granie nie straci na jakości, czy coś w tym stylu. Nie, nie. System wentylacji, jak to będzie się sprawdzać? No zobaczymy. No bardziej awaryjność. Tak, parametry będą identyczne, bardziej awaryjność samego systemu. No, pytanie, ale to tak jak mówię, no jeszcze chyba za wcześnie, 28 nie ma, więc a żadnych informacji jakiejś szczególnej awarności nie było i nie sądzę, żeby dziennikarze coś podawali na ten temat. Więc na razie się nie dowiemy. Okaże się za jakiś czas. Ale Sony generalnie nie miało jakiegoś większego problemu z awaryjnością. Mnie to osobiście ciekawi, dlaczego, dla kogo jest dedykowana wersja 12-gigowa. Dla kogoś, kto chce sobie pograć na Move'a w jakieś parę gierek i tyle.
Wiesz co, możliwe, że albo do oglądania filmów, tak jak wcześniej. Tak, no bo 500 gier to typowo jest dla osób, które grają i na przykład mają plusa wykupionego, bo to zżera cholernie miejsce na dysku. No ale no zwróć uwagę na przykład, jeżeli oglądasz filmy Blu-raya na przykład na PS3 i sporadycznie w coś pogrywasz, no to po co ci więcej miejsca? No tak, to jest racja, no. No chyba, że się później rozkręcić, no ale to wtedy można to już rozszerzyć. Pytanie, czy tą wersję 12-gigową będzie można rozszerzyć o dysk? No właśnie, jakby coś takiego, byłaby taka możliwość, to jest według mnie bardzo dobre wyjście. Tego chyba... No i z tego, co słyszałem, to ona jest tańsza. Czy coś wiemy w ogóle, Dawid, coś słyszałeś na temat, czy tą 12 będzie można rozszerzyć o jakiś dysk, czy to jest już tylko zaszyte? Tak, i będzie możliwość rozszerzenia. Z tego, co czytałem, to będzie możliwość podłączenia dysku jakiegoś na USB w ogóle. A czy nie będzie możliwość wsadzenia dysku tak jak jest w FATA czy w Slima klasycznego? No, wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. Nie mam pewności stuprocentowej. Wydaje mi się, że czytałem informację o tym, że będzie możliwość podłączenia do tej wersji po prostu dysku zewnętrznego na USB i wtedy ta konsola będzie z tego korzystać. Ale jak to będzie wyglądało i jak to będzie wyglądało w ogóle... No, tylko, że to wiesz, to chyba nie będzie grywalne. Granie w tytuły odpalane z dysku na USB. No właśnie nie wiem, jak ma to działać, bo jeżeli taki dysk, który podłączasz przez USB do tej konsoli, on będzie sformatowany na system plików i szyfrowany ten system, który jest zaszyty w dysku wewnętrznym konsoli, no to tak naprawdę... Wiesz, no masz dysk po prostu, który podpinasz i rozszerzasz funkcjonalność po prostu tej konsoli. Ale trochę to dziwne jest. Jeżeli chodzi o transfer danych, czy to się będzie wyrabiało? Tak, bo tam jest 2.0, no, prawda? Nie ma tam USB, trójki. No to tak. Dokładnie. No ale dobra, to myślę, że tyle w temacie nowego PS3. Zobaczymy, jak to będzie żarło sobie z czasem. Jestem ciekawy co w rejności, no. Ale to musimy poczekać jeszcze chwilę na to. Jasne. Dobra, to o czym teraz? Nie wiem, to i tak Valhalla? Valhalla. Przykra rzecz w ogóle. Z jednej strony przykra, z drugiej strony trochę zaskakujący krok, odrobinkę świadczący o jakimś chyba stopniu desperacji i braku jakichś odzewu z innych kierunków. No to wygląda. Ponieważ Valhalla.pl, przepraszam. Valhalla. Kultowa już, że tak powiem, strona gamingowa jest do kupienia na Allegro. Za jedyne 10 tysięcy. Znaczy to jest cena wyławcza, to tak się nie skończy pewnie. No pytanie na razie 10 tysięcy. Wiesz, no zastanawiam się, dlaczego tak, bo to jest jednak portal z historią i to jest początki istnienia, to jest połowa lat 90., więc myślę, że to było jedno z ciekawszych miejsc w sieci swego czasu. Jestem ciekawy, co się stało, że taki portal i potencjał, i możliwości, które kiedyś były wykorzystywane, po prostu nagle tak po prostu pojawiła się ta równia pochyła i skończyło się jak się skończyło, że jednak idzie wszystko pod młotek i ktoś, kto wyłoży jakąś odpowiednią sumę, będzie miał prawa do wszystkiego, do tego, co się działo, do tego, do portalu, do miejsca. Znaczy ja bym nie chciał, żeby to miejsce zniknęło. Chciałbym, żeby to jednak przeszło jakiś taki mocny facelifting, żeby to się odświeżyło, żeby coś się z tym stało, bo to jest jednak kawałek historii gracza polskiego i myślę, że to byłoby źle według mnie, gdyby po prostu tylko nieliczni albo ci, co żyli w czasach, kiedy ten portal świecił swoje jakieś tam triumfy i był popularny, pamiętali takie rzeczy. Byłoby fajnie, gdyby to jakoś istniało i żeby tak po prostu nie poszło w niepamięć, i nagle zniknęło miejsce w sieci. No wiadomo, tych portali teraz growych i branżowych, growych pojawia się coraz więcej, czy blogów, już nie tyle może portali i serwisów, ale tych blogów i różnych miejsc, gdzie można poczytać i do tego to chodzi jeszcze Facebook, Twitter, naprawdę tych informacji growych, branżowych jest tyle. Jest zalew. Tak, jest przebić. Dla nich bardzo, bardzo duży, bardzo łatwy dostęp jest do nich. I myślę, że konkurencja i utrzymanie takiego portalu to nie są proste tematy i tutaj trzeba... A tak jak widzę tutaj, wiesz, oglądam ich stronę, to niestety mają jakiś problem z reklamodawcami, ponieważ wszędzie są tylko miejsca, gdzie mogły być banerki reklamowe i wiesz, i możliwość kliknięcia i dowiedzenia się, jak można wykupić u nich reklamę. No więc coś jest nie halo. Coś gdzieś nie pykło, no. No i... Nie, szkoda, że wiesz, że szkoda. Ludzie,
że to gdzieś tam się nie klei i są zmuszeni do takich kroków, jak wystawianie swojego serwisu na Allegro, to musi znaczyć po prostu, że nie znaleźli innej drogi. Leżą i kwiczą, nie? Dokładnie tak, no szkoda chłopaków, szczerze mówiąc, czy tylko chłopaków, nie wiadomo. Całej ekipy, całej tej otoczki, no jasne, która towarzyszyła ekipy, temu portalowi. Dokładnie tak. Przewinęło się setki redaktorów, masę ciekawych osób tam pisało i tak naprawdę szkoda, kurczę. Taki po prostu taki trup z niczego tak naprawdę. Trup z niewiadomych przyczyn, bo marketingowo i pieniężnie. Jest to wystawione gdzieś tam na tym Allegro i to można potraktować trochę jako taki, wiesz, krzyk i prośbę o pomoc. Może gdzieś tam ktoś to zauważy w jakiś sposób i Janusz Widelec ten serwis. Nie, no z tego co widziałem, to ludzie licytują, także ktoś już jest chętny wziąć. Zaraz ci to powiem, to jest 3 chętnych jak na razie. Także wiesz, jeżeli ktoś bierze udział i chce kupić coś takiego, to myślę, że musi mieć pomysł też na kontynuację, albo nie kupi tylko dlatego, że po prostu nie mieć co ma zrobić z jakąś pulą pieniędzy, tylko chce coś z tym zrobić, ma pomysł na to, albo chce stać się jakby właścicielem i może kontynuować to, albo po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, ma wizję i co można by zrobić, jak można by odświeżyć, a nie chce się przebijać i tworzyć nową markę, bo to wymaga większych pieniędzy, większego nakładu pracy, tylko zabrać po prostu coś, co jest popularne, może już teraz mniej, ale było popularne i jest jakby taką wiesz, no jest to wyjątkowe miejsce w sieci, które gracze odwiedzają i znają, więc myślę, że to z punktu marketingowego i z biznesowego założenia jest to zdecydowanie lepszy ruch kupić coś, co było popularne i coś, co ma jakby jakąś zbudowaną markę, no może która teraz podupadła w jakiś sposób, ale myślę, że to jest biznesowo lepsze. Ta podupadłość, prawda? No właśnie, że tak nie zagłębiałem się specjalnie w temat, nie, bo w sumie w sam portalu nie też nie specjalnie śledziłem, bo tam się mało rzeczy działo ostatnio, ale jeżeli ktoś chce wyłożyć pieniądze i chce coś z tym zrobić, to mam nadzieję, że wie, co robi. Tak, no myślę, że jeśli to dobrze zreklamuje, jeśli dobrze się za to zabierze, no to na pewno jakiś ruch będzie od razu na tym portalu i no też miejsca na reklamy się zapełnią, tak jak tutaj było mówione, że są teraz puste. No po prostu trzeba po prostu podejść do tego jakoś sensowniej i chcieć coś zrobić przede wszystkim, no i odświeżyć to, bo to już nie spełnia pewnych standardów, które teraz obowiązują. No i trzeba będzie się przyglądać. Może coś z tego będzie za czas jakiś. No to życzymy ekipie Valhalla.pl, żeby tam się im to dobrze poukładało, tak jak chcą. Dokładnie. Jakby to nie było. I jakby to był nowy właściciel. Jeszcze tak na koniec powiem tego newsa, że nie dość, że ktoś będzie wykładał ponad 10 tysięcy na kupno strony, to jeszcze będzie musiał dopłacić całą okrągłą złotóweczkę za paczkę priorytetową. Dokładnie. Pytanie, co mu tą paczką wyślą? Hasło? Certyfikaty i hasło do admina. Możliwe. No dobra. W zeszłym tygodniu zastanawialiśmy się, co to jest ten tajemniczy projekt CD Projektu. Tak. I się w tym tygodniu okazało, co to za projekt. Żaden projekt, czyli nasze spekulacje były zgubne. Chyba ktoś tam coś wspominaliśmy. Czyli nasze wróżby były do bani. Nie, ale coś wspominaliśmy, że może być możliwa jest zmiana nazwy, ale tak szczerze mówiąc. Taki rebranding, jak to się teraz ładnie mówi. Tak. Nie, to ogólnie niczego nie byliśmy pewni w zeszłym tygodniu. No tak, ale gdzieś tam z jednej z naszych spekulacji przewinął się. Tak, jedna z wróżb była taka, że będzie coś nowego. Znaczy nie, że to może być jakaś po prostu zmiana nazwy. No jak się okazało, to ta wersja okazała się być prawdziwą, ponieważ cdp.pl będzie teraz nową nazwą grupy CD Projektu. No i tyle w sumie w ramach newsów. Wszyscy się spodziewali jakichś tutaj spektakularnych nowości w ogóle, a tu w tym momencie chyba nie za bardzo. Mhm. No i ale to w sumie jest... Tyle. No co można więcej powiedzieć? No będzie trzeba teraz obadać, co to się będzie działo i jak to się będzie działo. Czy mają pomysł mają ciekawe pomysły na zaistnienie, na przyciągnięcie przede wszystkim kolejnej rzeszy ludzi. Pytanie, w jakim kierunku co ta zmiana ma ułatwić? Otóż to. Szczerze mówiąc, tak dla mnie trochę kierunek słaby, bo tak jak się mówiło tam CD Projekt, a to CDP. Jak to czytać? CDP. CDP.pl?
No tak sobie wymyślili. Tak, trzeba. No, no dobra, jakieś taki głowy pomysł. Od marketingu, od będziemy czegoś, sobie teraz na tym języku łamać. CDP.pl, CDP. CDP. Nie, no nie wiem, co takiego jest trudnego w przeczytaniu CDP.pl. No są dwie, wiesz, są dwie plujki koło siebie. Dobra, to co? To lećmy dalej, no bo co? Będziemy teraz obserwować, no bo to tyle. Tak, trzeba będzie zobaczyć, co tam, jak nam się tam rozwinie. Teraz trochę growo już. Dokładnie tak. Wchodzimy trochę bardziej w gry, ale dalej o jakichś takich roszado ruchach dziwnych różnych. No i co? No dwóch głównych założycieli, ojców założycieli w sumie BioWare, czyli Greg przeczytać nawet, Zeszuk. Drugi jest łatwiejszy. I Ray Muzyka odeszło na emeryturę. Generalnie chłopaki stwierdzili, że już lepszych gier nie są w stanie stworzyć i postanowili sobie przejść na swoje chyba długo wymarzone wakacje. No i tak powiem wam szczerze, że taki dość zaskakujący news, ale chyba ostatnio w CD Projekcie było dokładnie to samo, że tam też jeden czy dwóch, tak, dwóch założycieli CD Projektu też sobie na wakacje sobie czmychnęli, dobrze pamiętam? Tak było. No, więc to myślę, że to jest taki kierunek, że oni po prostu już, wiesz, zrobili swoje, potrzebują odpocząć i gdzieś tam sobie odeszli ze swoich stanowisk. Pytanie, w jaki sposób to wpłynie na kierunek, wiesz, tytułów, jakie będą teraz wydawane przez BioWare, czy mieli jeszcze tak duży wpływ na te gry jak kiedyś, bo to też jest, się pojawia pytanie, czy to w tym momencie rzeczywiście zmieni wygląd gier wydawanych przez BioWare. Osobiście nie sądzę, żeby jakoś drastycznie. Zresztą samo BioWare automatycznie musiało jakieś tutaj opublikować nowe newsy, że tam się coś dzieje w firmie, że to nie jest jakiś kryzys, brońcie Panie Boże. I od razu wspomnieli, no i tak się o od razu tym, zadziało, że... tak? Tak, wspomnieli, że nadchodzi nowy Mass Effect, powiedzieli coś o nowym Dragon Age'u, mówią, że jakaś kolejna gra na nową generację. Więc, no tak jak mówię, no, że cały czas coś tam produkują, żeby nie było, w brońcie Panie Boże, spekulacji, że po odejściu tutaj głównych ojców, że tak powiem, założycieli... Dzieją się złe rzeczy. No nie wiem, czy coś tutaj chcielibyście w temacie dodać, czy macie jakieś obawy o to, jak to teraz będzie wyglądało z BioWare, czy raczej myślicie, że to już jest tak duża ekipa, że tu raczej nic nie... Mi się wydaje, że raczej nic się nie zmieni tutaj. Oni tam są Mass Effectów i tak dalej. Wiesz, to raczej matka się utrzyma. Były jakieś figury, które generalnie, wiesz, no były jakimiś tam historyczne, to są jakieś historyczne nazwiska. Ale tak naprawdę, no, co tam się może, każdy, co może się zadać. W każdej przecież firmie są takie nazwiska i te nazwiska się cały czas zmieniają i będą nowe i... A starzy będą dalej odchodzić, no, jak to wszędzie jest. To zawsze jest tak, że jeżeli założyciel jakiegoś projektu odchodzi z tego projektu, to się nasuwa pytanie, dlaczego? Mhm. Czy dzieje się coś źle, czy po prostu już ma dość, czy się znudził, czy po prostu chce odpocząć? Może się wypalił, wiesz, te wypalenia zawodowe to wszędzie się teraz zdarzają. Nawet niekoniecznie wypalił, wiesz, no może oni po prostu na normalnym świecie potrzebują odpocząć. To też może być na zasadzie, wiesz, no... Jasne. My gdzieś tam każdy ma jakiś tam cel, który chce sobie osiągnąć. Każdy musi pracować, żeby zarabiać na życie. Jeżeli osiągnęli jakiś taki status materialny, że nie odczuwają już potrzeby, a chcą się poświęcić rodzinie, odpocząć, znaleźć sobie jakieś swoje pasje. Tak, albo zrobią swoją wirtualną leśniczówkę, tak jak Dawid w przyszłości będzie miał. Na przykład. Będziesz miał wirtualną leśniczówkę? Może będę miał. Będę walił do kotów. No dobra. Dobra, to chciałem powiedzieć a propos wirtualnych leśniczówek, ale jakoś tak nie do końca. Nie, no myślę, że w najnowszym demie Resident Evil 6 nie znajdziemy żadnej wirtualnej leśniczówki. Nie znajdziemy. A ja osobiście nie grałem, bo nie miałem w tym tygodniu czasu, a poza tym trochę byłem chory, co na pewno jeszcze słychać. Ale za to Dawid i Michał mieli przyjemność, tak? Dawid, ty grałeś. Grałem, oczywiście. Więc Dawid i Michał mieli przyjemność, bo to o Michale to nawet nie pytam się, czy grał, bo wiem, że na pewno grał. No, ale ledwo wróciłem z urlopu, to już dopadłem do tego. Przekopał wzdłuż i wszerz. No to dajecie, chłopaki, opowiadajcie, jak wrażenia. No to mów, Michał, ty, bo ja tam się, wiesz, mało znam, więc ja mogę tylko dopełnić twoją wypowiedź, bo to tak zrobię, ja będę dopełnieniem. Powiem tak, według mnie
gra wypada naprawdę bardzo dobrze. Pierwsze co, to oczywiście włączyłem kampanię Leona, ze względu na to, że podobno miała być ta najstraszniejsza. I muszę przyznać, że mimo tego, że to było tylko demo, naprawdę udało im się to osiągnąć, ten swój cel, który tam mieli, żeby to wróciło do tego staroświeckiego modelu gry. No tam były takie momenty, że szło się wystraszyć, że wiesz, przechodzić sobie kawałek, a tu nagle zatrzaskują ci się drzwi, wypada horda zombie przez okna i wiesz, i napieprzasz się i czekasz po prostu, kiedy ci tam twoja znajoma z agencji jakoś udostępni wyjście, nie? Nie, no generalnie powiem wam tak, no ja specjalnie za Residentem nie przepadałem i mogę powiedzieć szczerze z ręką na sercu, że dalej nie przepadam, ale porównując do piątki, bo z piątką miałem do czynienia i ona mnie absolutnie w żaden sposób nie była w stanie porwać, to ta szóstka wypada zdecydowanie lepiej, jest po prostu bardziej klimatyczna. Tak, jest klimatyczna i jest dużo bardziej usprawniona, jeśli chodzi o unowocześniona, może tak to lepiej ująć, jeśli chodzi o sterowanie, jeśli chodzi o ruchy postaci. Tak, ono mi nie miałem jakieś, nie przysparzało mi do jakiegoś problemu, albo nie mogłem się odnaleźć, to było takie dosyć intuicyjne. Możesz normalnie przemieszczać się, że tak powiem, celować i chodzić? Czy... Tak, można. Już nie ma, że stoisz na gwoździu i się kręcisz, nie, nic z tych rzeczy. Nie, jest bardzo ciekawy, może nie tyle system chowania się, bo to jeszcze by mogli trochę dopracować. Jest dużo lepszy, jest na przykład w Ghost Reconie, według mnie. Ale bardzo spodobało mi się to, że się wywracasz, leżysz na plecach, jesteś w stanie lekko się tylko podnieść i strzelasz do wroga, jesteś w stanie go załatwić, leżąc tylko na plecach. Wiesz, ktoś próbuje cię zaatakować jeszcze, to ty możesz postacią zrobić przewrót w bok i uciekasz, nie? I to mi się bardzo podoba, że można robić takie uniki. Bardzo fajna rzecz, która na przykład brakowało mi chyba w Uncharted 3. Zrezygnowali z tego, a chociaż w dwójce było, że możesz przełączyć się jakby podczas celowania z lewej ręki na prawo. Masz możliwość zmiany tak, tego. Strasznie. Nie. Zrezygnowali z tego? Chyba Uncharted 3 nie ma tego. Nie ma? Nie masz możliwości strzelać na przykład z prawej ręki albo z lewej. Nie masz takiej opcji. Tutaj jest. Po prostu przełączać się tak, ten tutaj widok. Jest, tutaj tak, się tak. Ten widok przełącza i to jest to, bardzo a fajne. A to według mnie powinno funkcjonować w każdej grze strzelanej, w każdej strzelance. W każdym PvP tak naprawdę powinno to być. Tak, dokładnie. A na przykład w Uncharted 3, z tego co pamiętam, tego nie ma. To była taka jedyna, taka mocna różnica, która... Nie no, ja niedawno grałem i mi się wydaje, że było, ale bym musiał sprawdzić osobiście. Wydaje mi się, że nie ma, ale mogę się mylić. Miałem takie odczucie i to tak mi przyszło do głowy teraz, że to zmiana tego strzelania, to akurat jest, nie no, powiem ci, poruszasz się intuicyjnie. Po podcaście sprawdzę. Jest to bardzo fajne i naprawdę to się bardzo fajnie odbywało i samo wiesz, podnoszenie i musisz liczyć te naboje i tak dalej, to jest takie... No powiem ci, jest takie napięcie, bo nie wiesz, ile ci kulek starczy, masz tyle kulek, nie wiesz, kiedy znajdziesz następne. I myślę, że ta kampania Leona może być fajną, może być ciekawą. Tak, i to jest. Ja nie mówię, że kupię tą grę, bo to jest to, co może ratować według mnie ten tytuł teraz. Może tak być. To się zaczęła się robić strzelanka, nie? A no tam w kampaniach, powiem ci tak, kampania Leona i tej nowej postaci, Jake'a. Ona wypada według mnie najbardziej klimatycznie, bo ten Jake też jest tak, znaczy ta kampania jego jest też taka klimatyczna, też tam ma swoje takie momenty, że masz ciężko, chociaż w demie te obie postacie w tej kampanii są niesamowicie wyposażone, bo mają największy rewolwer, który zabija po jednym strzale. No tak, tam to jest już normalnie taka armata. Tak, to jest armata, która mi się niesamowicie podobała w piątce. No pewnie dostaniesz na sam koniec gry, tak? W szóstce. Nie, ona jest z defaultu chyba do kampanii. Nie wiem chociaż naprawdę, jak to będzie. Nie wiadomo. Nie, wiesz co, zawsze Residenty zaczynałeś tylko z Beretta, nie? I tam jednym magazynkiem naboi, także... No jasne. Wiesz, no zobaczymy, jak to będzie. Nie, no, mi się wydaje, że gra prezentuje się dobrze i myślę, że poziom... No coś wizualnie poprawili, czy wizualnie to samo, co było? Powiem ci, wizualnie, no...
Może coś tam niewiele podciągnęli, ale nie jest to nie aż ma tak chyba, widoczne. Tak w szczególności. Tam za piątki to chyba różnic specjalnie drastycznych różnic między piątką nie, a szóstką. Ale wiesz co, może być też to, że po pierwsze to jest demo, ono było małe, a tam jest z rozgrywki całkiem sporo, bo to jest można grać na w sieci, to swoim drogą. Ale wszystkie z planż, nie wiem czy to zauważyłeś, były dość ciemne. Tak, one były mroczne. Nie tak jak w piątce, gdzie miałeś, gdzie akcja działa się na pustyni. W dzień, tak. Tak, i cały czas w dzień praktycznie. Może nie cały czas, ale... Ale no, w większości. Większy czasu, tak. No, w sumie tak, ciemne. Tutaj jest tak mrocznie. I udźwiękowienie też trzeba powiedzieć, bo klimat, który tak, stwarza dźwięk jednak dźwięk jest niesamowity. I ta otoczka tego wszystkiego, no to daje radę, naprawdę. To jest naprawdę dobrze przygotowany tytuł i myślę, że to może być taka, no nie wiem, z mojej perspektywy, ja nie mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to może być jedna z ciekawszych odsłon tej w ogóle serii Residenta w ogóle. Myślę, że to może być jeden z ciekawszych tytułów. Znaczy, będzie na pewno najciekawszy z tych, które wyszły ostatnio, czyli od 4, 5, 6, nie? 5 i ten Operation Raccoon City, mm-hmm. co podobno było według mnie, jak nie wypałem. Jasne. Także no, chyba więcej już nie możemy powiedzieć. No, demko jest do sprawdzenia, można sobie ściągnąć i pobrać. I... Dla chętnych czekamy tak, na premierę. Tak, i osobiście bardzo zachęcam. Tak, także no myślę, że to będzie fajny tytuł. No dobra, to teraz troszkę pospekulujemy, jak to klasycznie mamy w zwyczaju. Ploty, tak? Taki kozaczek tak, PL. Polubimy sobie. Launchik PS3. PS3. Pogadamy chwilę o Half-Life 3. No i trochę o tym modzie, który wyszedł, ale to później. To może najpierw o Half-Life 3. Nie wiem, kto tu wpadł na tego newsa. Przyznać się, pochwalić się. Gdzieś tam się przewinął, Trudno było, żeby się nie rzucił w oczy, bo to w kilku miejscach się pojawiło w zeszłym tygodniu. Tak, zresztą Half-Life to był przecież, trzeba przyznać, że to był bardzo dobry tytuł. Nie? No tak, tak. Także, no co trójka, tak naprawdę zastanawiam się, co sama trójka, jeżeli w ogóle ona by się pojawiła, w co ja, no mimo tego, że jestem optymistycznie nastawiony, do prac Valve i do tego, powiem że oni... Powiem tak, Duke Nukem Forever się pojawił, więc ale czemu sorry, nie się no, pojawić ale on się pojawił i co on zrobił? No nic nie zrobił. Ale szczerze wiesz. Ale się pojawił. No tak, to ja wiesz. No, ale ja wierzę, że to, że Half-Life jak się pojawi, trójka, no to on nie będzie takim krapiszczem, którym był Duke, tak? Bo tylko wiesz, jaki będzie problem naprawdę... z Half-Life'em trójką, jak się pojawi. Wszyscy żyją trochę przez pryzmat tego... pamięcią taką Half-Life'a dwójki, jakie on zrobił wrażenie w tamtych czasach i jaką był, wiesz, innym podejściem do FPS-ów, co w sobie miał takiego, czego wtedy zupełnie te gry nie posiadały. Mm-hmm. Teraz konkurencja w tym gatunku jest na tyle spora, żeby nas zaskoczyli, to naprawdę musieliby zrobić coś spektakularnego. No i zrobią sandboxa. No i niestety poszli w kierunku, o którego ja się zawsze boję i zawsze uważam, że to jest najgorszy z możliwych, jeżeli chodzi o dobre, fabularne prowadzenie gry. Poszli w kierunku sandboxa, czyli nie będzie, wiesz, bo jednak to takie dość liniowa rozgrywka pozwala na stworzenie tej narracji takiej mocno skoncentrowanej. Mhm. I tutaj można się dobrze bawić. Jasne, że w sandboxie można tam próbować robić jakieś fragmenty. No ale ta swoboda chodzenia gracza zawsze w jakiś sposób będzie ograniczała tą taką pełną narrację. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. Jasne. No i pewnie jeszcze wiesz, jak się okaże jeszcze, o ile w ogóle to się okaże, to no. Jak jeszcze Gordon Freeman dostanie głos, to już w ogóle będzie. Wiesz, bo... Nie. To w ogóle... To by było tak samo, jakby Chell teraz dostała w dwójce głos, nie? To było nie, no to była lipa, ale generalnie nie, no, sam niemy tak. Gordon Freeman i wiesz, to, że on nie ma głosu, pozwala też na jakąś tam identyfikację inną, tak? A pamiętasz, jak było z Dead Space'em? Z brakiem, wiesz... Tak, u Isaaca Clarka, dokładnie. No, a nagle się zaczął odzywać, no i się zepsuło. I się popsiło, tak. No, popsiło się. Ale to, no zobaczymy, co się będzie działo, bo jednak jedynka, dwójka, epizod 1, epizod 2, to były naprawdę, to są udane produkcje. Ale to wiesz, no to tak, ale powiem ci tak, no a Duke Nukem Forever, znaczy ogólnie Duke Nukem nie był takim tytułem, był, no wyszła ta część długo wyczekiwana. No nie dla mnie generalnie, Duke nigdy no, mnie nie No ale to porwał. Nie o to, nie do tego piję do tego, że wiesz, że trochę na takie tytuły patrzymy trochę przez pryzmat takiej legendy, no tak, to jest niestety problem, że gdzieś tam te tytuły już teraz tak... wśród pewnych osób dalej ciągną na takich, wiesz, na takiej renomie legendy, mhm.
jadą po prostu na marce, tak? Jasne, a gdyby teraz tytuł tego pokroju wyszedł teraz, no to myślę, że miałby problem z wybiciem się takim, wiesz, i pokazaniem tego rzeczywiście. Muszą naprawdę teraz się mocno wysilić, żeby ta trzecia część była dalej nadążała za tym, jakie są teraz możliwości, trendy i oczekiwania samych graczy, prawda, w stosunku do takich gier. Ale zobacz, no jednak... Ja osobiście mam nadzieję, że będzie dalej trzymać klimat poprzednich części, mimo tego sandboxa. Ale zobaczcie, mimo tego, że jednak w temacie Half-Life'a nic się nie dzieje i jednak głód graczy jest ogromny, powstają takie projekty jak Black Mesa, która no, ja już sobie to ściągnąłem, nie miałem czasu, żeby za to się zabrać, bo będę chciał, jak już siądę, to będę chciał do tego siąść na dłużej, bo to będzie wymagało czasu, a że jest Borderlands 2, to szybko nie nastąpi, ale jest na dysku już i będę chciał się przez to przebić, bo odświeżony Half-Life i naprawdę dosyć mocno odmieniony i bardzo mocno, tak, zmodyfikowany, naprawdę ja sam muszę go jest naprawdę sporo ciekawych zmian i że aż mnie to zaintrygowało i po prostu pobrałem to, chociaż mówię, nie wiem kiedy będę miał czas, ale patrzcie co się dzieje, że nawet ludzie poświęcają miesiące. No to fani są, wiesz, no tak, tak jak no ale było... Paweł, to kosztuje masę czasu, masę jasne, pracy, ale to, czekaj, i wiesz, to jest głód, wydaje mi się, że to jest głód. Kiedyś trafiliśmy a propos tego, że gość do Crysisa dwójki chyba wszystkie tekstury poprzerabiał z wysokiej rozdzielczości na bardzo wysoką rozdzielczość, dorysowywał jakieś tam, wiesz, pęknięcia na kamieniu, inne takie tego typu klimaty. No są, każdy tu ma swoje jakieś tam bardziej hardkorowych fanów. Half-Life z racji swojego bardzo długiego okresu bycia legendarnym tytułem, no to tą grupę dalej ma bardzo wierną. I tu myślę, że jasne, to są fajne inicjatywy i zawsze takie rzeczy pochwalam, jeżeli ktoś potrafi się tak wciągnąć i wkręcić w temat, żeby sobie działać. I to działać. Wiesz, to projekt non-profit, tak? Nie, jasne, no dokładnie. Wiesz co, no tak jak mówię, ogólnie na temat Half-Life'a, to jest tytuł, który ma gdzieś tam swoją legendę i trochę powiem tak, trochę się boję, że trójka może nie dorównać temu, jakie są oczekiwania co do tego tytułu, a taka usilna potrzeba udowodnienia, że jednak są w stanie dorównać tej legendzie, może spowodować, że 10 tam się noga powinie i zastanawiam się, czy z tej perspektywy lepiej byłoby dla nich, gdyby nie wydawali tej trójki i dalej ciągnęli tą renomę i wysoki poziom, do którego gdzieś tam się kiedyś ludzie przyzwyczaili. To jest tylko takie moje zdanie w temacie. Taka złota myśl. Powiem ci, ja jestem ciekaw, czy po prostu udowodni Valve, że umie liczyć do trzech. No może. Bo do tej pory mieliśmy tak, High Life 1 i 2, Portal 1 i 2. A czy dociągną do trzeciej części? Ale pytanie, czy to nie jest już za dużo? Wiesz o co chodzi. Tak, jest. W dobie wszechobecnych tasiemców, gdzie się tworzy tytuły, wiesz, po nie wiadomo ile serii, pojawia się, wiesz, jest taki trochę taki klimat, no zróbmy trylogię, prawda, że musi być trylogia. Tylko pytanie, czy jeżeli oni rzeczywiście nie mają jakiejś takiej koncepcji na to, nie mówię w negatywnym sensie o braku koncepcji, ale nie mają potrzeby robienia czegoś, żeby to było takie spektakularne i nowe, a chcą gdzieś i boją się tego, jak to zostanie odebrane przez ludzi, to może rzeczywiście, żeby lepiej tego tytułu nie wydawali i żeby gdzieś tam się zajęli jakimiś innymi rzeczami. No ale to zobaczymy, no coś na pewno będą musieli wydać, co to będzie, czy to będzie Half-Life 3, no miejmy nadzieję, ale to tak jak mówię, boję się tej trochę oceny, jak to się sprawdzi z otoczeniem i jak to gracze, ci szczególnie ci zagorzali najbardziej z przeszłości się odnajdą. Dokładnie, bo będą oczekiwania ogromne, a okaże się, że znowu niespełnione marzenia, nie? Taki troszkę wyjdzie, na przykład Duke Nukem Forever. No właśnie. Ale tego im oczywiście nie życzę. Dobra. Nie, zobaczymy, jak to będzie. No ja sam, mi się spodobał ten tytuł, bo też jakoś zanim do was dołączyłem, zanim zacząłem was słuchać, obgrywałem kilka starych tytułów, takich jak między innymi Doom, jedynka, jak właśnie Half-Life. To same perełki takie. Tak. No dobra, to a propos perełek dalej, nie tylko.
Taki news bardziej to od ciebie, Dawid, bo ty chyba jesteś największym, z tego co mi tu wiadomo, fanem. Przynajmniej w naszym gronie. Tak, no. Magica, czy ja też jestem fanem, ale nie aż tak wielkim jak Dawid. Magica, no i mamy nowy dodatek, nowe DLC do Magica 2013. To może zanim opowiesz o samym dodatku, to powiedz, jaką miałeś zabawną historię. Z tym dodatkiem, tak? No tak. Nie, wczoraj. Wczoraj, ja z obiadem wcześniej, czy pomogę. Na przykład. Okej, okay, znaczy wczoraj nie miałem obiadu. Ale dobre. W każdym razie, owszem, dodatek się pojawił, tak, nie był specjalnie zapowiadany i bez jakiejś dużej pompy takiej i bez dużej promocji. Pojawił się ni stąd, ni zowąd 19 września. Pojawił się w sprzedaży i na Steamie, i na Xboxie, i na PS3. No i na PS3 w ogóle jakieś cuda się działy od jakiegoś czasu. Ostatnio się działy cuda w ogóle w PlayStation Store. I ten dodatek był wyceniony na 14 złociszy naszych polskich. No, ale przez jakiś czas można było go pobrać za free, więc jeżeli ktoś zdążył i udało mu się go pobrać w momencie, kiedy, nie wiem, środa, czwartek, bo to potem chyba zostało zmienione, bo cena, wiem, że już jest z powrotem 14 zł, więc jeżeli komuś się udało, to pobrał i ma dodatek, który wprowadza 5 bardzo fajnych deków, które są oparte już na dodatku Return to Ravnica, który już mówiłem o nim w zeszłym tygodniu, o tych kartach i o tym, że pod koniec września pre-release się pojawia. W każdym razie 5 bardzo fajnych deków i te wszystkie deki są dwukolorowe, także ja nie jestem specjalnie fanem deków dwukolorowych, zawsze gram dekami mono, jeżeli już, ale są dwa, jest 5 fajnych deków, z czego dwa białe, więc może się przekonam. Najbliższe połączenie do mojego białego deka to jest zielony, więc jest biało-zielony dek, który będę chciał przetestować, i biało-niebieski, do którego mi trochę dalej, ale są deki. Pierwszy to jest Azorius i to jest dek biało-niebieski właśnie. I on, jak patrzę po kartach, po tych unlockach i po tych promo, które są potem do odblokowania, no to myślę, że zabawa może być przednia, jeżeli ktoś lubi to połączenie. Potem jest dek Golgari i to jest dek czarno-zielony, która ta kombinacja już jest w ogóle, już mi jest obca. Ja w ogóle nie przepadam za czarnym dekiem i tutaj myślę, dlaczego? Że no jakoś niespecjalnie mi nigdy leżał, wiesz, nawet wszystkie karty, które miałem ciekawsze z czarnego deku, posprzedawane zostały. Potem jest dek znowu niebiesko-czerwony, IZ. I to też może być ciekawa kombinacja, jak patrzyłem po kartach. I karty naprawdę są ciekawe i może być dużo ciekawej zabawy. 2 godziny później. nie, spokojnie. Jeszcze są 2 deki i jeden to jest właśnie Rakdos, to jest dek czerwono-czarny. No to też jest dek, taka kombinacja, która absolutnie mi nie leży. No i potem najbliższy kombinacyjny dek Selesnia. To jest dek biało-zielony i myślę, że jeżeli będę chciał grać jakimkolwiek dekiem dłużej, to na pewno będzie to dek ten właśnie. No i tak naprawdę fajne te deki, naprawdę mi się podobają i myślę, że będzie można znowu siąść do Magica cyfrowego i popatrzeć sobie, jak wyglądają karty do Ravnicy i może w przyszłości kupić kilka boosterów i zobaczyć, jak te karty będzie można zastosować w papierku i pograć sobie, jeżeli mamy taką możliwość. Także to tyle, jeżeli chodzi o Magica i o DLC i o Ravnicę całą, która się pojawia w tym miesiącu, więc tak naprawdę magicowie, wszyscy karciarze trzymają pewnie rękę na pulsie i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy temat newsów chyba już zamknąć, co? No tak, ja tylko powiem na koniec, że fajnie, że takie tytuły. No bo niestety takiego Magica trzeba takim tytułem trochę niszowym nazwać, bo to jest do bardzo specyficznej, że tak powiem, publiki. Ale bardzo, bardzo przyjemnie, że wydają DLC, jest to wspierane i pasjonaci tacy jak ty, Dawid, mają takie, że tak powiem, deki dostępne. Dokładnie. Dobra, to co? To tak jak powiedziałeś, kończymy newsy. Trochę nam się, że tak powiem, przeciągnęły, ale myślę, że nie za bardzo. Już po newsach, ale były ciekawe. No. Się przysnęło. Przed tym ostatnim. Się Michał rozgadałeś, kurczę, się rozgadałeś. Nie, teraz się wykażesz. To teraz trochę mamy tutaj kancik prowadzącego.
I w tym tygodniu znalazłem takiego newsa, nie wiem czy to dobry news, bo to taki dość mocno niepokojący. W czasie kiedy wszyscy walczyli z ACTA, czy tam z ACTA, w lutym tego czy roku. Z aktami. Tak, z aktami. W lutym tego roku pojawił się nowy projekt, projekt CleanIT. Miał to być, czy tam CleanIT, to jakby się to różnie czytało. Taki projekt, który miał tam gdzieś właśnie zrzeszać taki trochę na zasadzie umowy dżentelmeńskiej, czy w ogóle, który miał polegać na pomocy jakby w utrzymywaniu czystości internetu. Tam głównie chodziło o jakieś aspekty terroryzmu, takie zagrożenia, że tak powiem, bardziej realne, że tak powiem. Terroryzm cyfrowy, tak? No, czy cyfrowy, czy nawet taki stricte fizyczny, ale ogólnie jakieś takie właśnie akty, wiesz, zagrażające ogólnemu bezpieczeństwu, czy to realnemu, czy cyfrowemu. No i niestety wypłynęły poufne dokumenty, właśnie do których dotarła agencja European Digital Rights i wynika z tychże dokumentów, że no niestety te takie ich założenia nie do końca były takie, jak tam od początku mówili, no bo tam jest parę punktów, zresztą można sobie te dokumenty gdzieś ściągnąć z internetu i samemu przejrzeć, jak to wygląda, no ale jest kilka prawda, takich punktów, które są dość niepokojące, bo na przykład tam jest, że władze powinny mieć możliwość usunięcia treści bez wykorzystywania żmudnych i formalnych procedur, więc tu pytanie, czy to się tyczy każdych treści, kto będzie oceniał, jakie to będą treści, wiesz, że świadome linkowanie do terrorystycznych treści miałoby stać się karalne, miało być to wykroczenie. Pytanie, czy każdy będzie miał świadomość, co to są treści terrorystyczne, kto będzie oceniał, co to są treści terrorystyczne. Potem nakłanianie firm oferujących usługi dostarczania internetu do wprowadzenia, prawda, polityki prawdziwych danych. No i tutaj się zaczynają rzeczy, czy co będziemy musieli dowodu osobistego używać, żeby... No skończy się anonimowość w sieci, skończy się. Nie, no wiesz, no takie jest parę, jeszcze, tam jest jeszcze tych punktów więcej, no nie ma tutaj wszystkich, prawda, żeby ale to może, wiesz, będzie mniej hejterów. Wiesz co... Będzie tak bardzo sterylnie, ładnie. Ja nigdy nie byłem za tym, żeby internet był w 100% taki rozbuchany, swobodny i w ogóle... No tylko zawsze się pojawia, wiesz, jak ktoś ma coś kontrolować, to pojawia się problem, kto i na jakich zasadach. No bo w tym momencie kto będzie oceniał, czy te treści się nadają, czy ty możesz, czy nie możesz. No, wiesz, co chodzi. Jeszcze nie, się okaże, że w przyszłości zdejmą wszystkie nasze podcasty, nie? Słuchajcie, jeden bardzo taki nieciekawy punkt, że propozycja... Słuchajcie, jednym z takich punktów jeszcze tej ustawy, czy tam tego porozumienia miało być, że propozycja, by rządy przyznawały publiczne kontrakty tym dostawcom internetu, którzy najbardziej poszliby im na rękę. Aha. Tu chodzi o stopień współpracy. Taka klika. Wiesz. No trochę to tak, jeśli powiem szczerze, śmierdzi, no bo co, no ktoś nie będzie chciał współpracować, bo nie wiem, bo nie będzie się czuł do tego zobowiązany, bo nie będzie takich ustaw prawnych, no to co, to nie dostanie koncesji, czy nie będzie możliwości? No to czekacie underground. No ale wiesz, co chodzi, trochę to tak śmierdzi tym, że ja się boję... Komuna, panie. No nie, ja tak będę pił trochę do dwóch rzeczy, które ostatnimi czasy mocno mnie bolą, to są foliówki w sklepach i żarówki. Absurdalnie, nie mówimy tutaj o grach i świecie cyfrowym, ale trochę to dowodzi tego, jak takie właśnie takie rzeczy, które dotykają akurat w realnym życiu, jak takie ustawy ogólne po całości, prawda, dotykają zwykłych ludzi. Wiesz, niby założenie jest dobre, bo mówimy o ekologii, że tutaj, wiesz, dbamy o nasze środowisko i w ogóle, i ktoś nagle stwierdza, że mamy używać takich, a nie innych żarówek. Nic z tego, że produkcja tych żarówek jest dużo mniej ekologiczna, zawierają w sobie rtęć, czyli utylizacja tych odpadów jest też dużo trudniejsza. Albo niemożliwa. Same...
No tak, sama cena tych żarówek jest skandalicznie wysoka. Jak ktoś ma więcej niż 5 w mieszkaniu, to już zaczyna się zastanawiać i te żarówki wcale nie mają takiej żywotności. Wszyscy powtarzają, że jasne mają, ale muszą się dłużej palić, bo jak się często włącza i wyłącza, co się niestety często zdarza, jak się przemieszcza człowiek po domu, dziwnym nie jest, że ludzie chodzą w swoich mieszkaniach. Trzeba będzie się przesiąść na lampę naftową, na naftę. Ty chodzisz w domu? No, czasami się zdarza. Wychodzę z jednego pokoju. Nie, to latarki trzeba będzie, albo jakieś ogarki takie, wiesz. Znaczy wiesz, no, zakładając, że wszyscy ekologowie mieszkają w kawalerkach, tak, to wtedy to się rzeczywiście opłaca, bo się zapala lampę w jednym pokoju, od razu się świeci w kuchni, a do łazienki to się też rzadko wychodzi. No, no nie, ale wiesz, o co chodzi. Śmierdzi to po prostu tym, że ktoś za nas zadecyduje i w tym momencie oni zadecydowali, na przykład patrząc na te żarówki, nieszczęsny temat, który gdzieś tam mnie strasznie gryzie od dłuższego czasu. Ja w ogóle nie wiem. Po co z tymi żarówkami wylecieli, nie? No. Nie? To komu to przeszkadzało? No ale nie, bo to teraz będzie się mniej energii zużywał elektrycznej. Mhm. Będzie taniej. Tak, ale to wiesz, niech wyłączą wszystko w Las Vegas czy nie, w Tokio. Nie, powiem ci tak, za przeproszeniem, niech oni się odpimpają od tego, ile ja płacę za prąd. Ja płacę za ten prąd. Ty raz na to płacisz, stacie. Jeżeli chcę sobie, to tak jak było gdzieś jakiś projekt ustawy na temat telewizorów, że telewizory będą musiały zużywać jakąś określoną ilość energii elektrycznej i w tym momencie pojawił się problem, bo większe telewizory niż tam ileś cali nie były w stanie tym normom też sprostać. Więc to jest też trochę chore, bo jeżeli ja chcę mieć 80 żarówek w domu i sobie je zapalić i świecić je sobie 4 miesiące pod rząd, bo mam taki kaprys, to jest moja prywatna sprawa, no ja za to płacę. Jasne, ale wiesz, ty jesteś potem udziałowcem efektu cieplarnianego. Jasne, trzeba mieć świadomość efektu cieplarnianego, ekologii w ogóle, ale to nie może być na tej zasadzie, że ktoś mi narzuca odgórnie, że ja nie mogę używać takiej czy innej żarówki, bo ktoś ma taki pomysł. A poza tym niech mi nie mówi, że to jest ekologiczne, bo to nie jest ekologiczne, jeżeli żarówka wcześniej zawierała w sobie argon i nawet jak się stłukła, to nic się nie działo, a teraz jak ci się stłucze, to do końca nie wiesz, co masz robić, bo tam są parę rtęci. Teraz w tym momencie co? Wietrzyć pokój, uciekać? Nie, musisz mieć specjalny koc w domu taki strażniczy, jak strażacy mają, wiesz, albo nie wiem. O po jeden w szafkach, żeby założyć szybko kiedyś, na gębę. Kiedyś żarówki można było za przeproszeniem wyrzucić do kosza na śmieci i nic się nie działo, bo to się stłukło nawet i ten argon tam sobie uleciał w kosmos, gaz szlachetny i nic się z nim nie działo, a teraz masz o parę rtęci, to musisz gdzieś specjalnie utylizować. Poza tym w samej żarówce jest płytka drukowana, czyli kolejny element, który teraz też trzeba byłoby jakoś utylizować, więc to jest cała procedura i to jakby wiesz... Najgorsze to jest taka fałszywa ekologia i tu myślę, że w przypadku tej ustawy, bo tak trochę odeszliśmy od tematu, w przypadku tej ustawy to też jest trochę takie sztuczne zjawisko. Oni niby chcą coś zrobić dobrze z tym terroryzmem i w ogóle, ale tak naprawdę to chcą mieć po prostu kontrolę nad internetem. To tak, moim zdaniem nic innego nie jest. Na pewno nie przejdzie to w pełnej takiej formie, jak jest tutaj w tych wszystkich punktach, o których oni tam piszą, bo część rzeczy odpadnie. Ale którego punktu się nie czyta w tym dokumencie, no to jest dość przerażające, szczerze mówiąc. Jasne, była zawsze świadomość, że ten internet będzie mniej swobodny niż był kiedyś i w żaden sposób nie popieram złych rzeczy, które się dzieją w internecie, bo to jest, to nie o to chodzi, ale jeżeli ktoś ma mnie kontrolować w internecie i on ma podejmować decyzję, czy to, co robię w internecie, jest dobre, czy nie, To już jest trochę słabe, bo wiesz, ktoś stwierdzi, że nie wiem, podcasty, które nagrywamy, czy filmy, które wrzucamy na YouTube'a są nieodpowiednie, a będą w rozumieniu świetle prawa ogólnym odpowiednie, to co, to zdejmą, zakażą, bo co, bo ktoś uznał, tak? Bo ktoś stwierdził, że ktoś ma taką fanaberię. Tak, ja w poprzednim podcaście coś tam powiedziałem... prezydencie, nie? To już lepiej nie przypominaj, bo wiesz. Lepiej nie mów, bo jeszcze ktoś, wiesz, sobie zapamięta, że to było w tamtym odcinku i będzie źle. Nic nie było, tak? Nie, no to są takie przerażające, wiesz, wizje przyszłości i tego, w jaki sposób będziemy się poruszać po internecie i jak ten internet będzie wyglądał, ale myślę, że trzeba mieć świadomość, że takie ruchy prędzej czy później będą miały miejsca, no bo fakt faktem jest, że internet, który znamy, już kiedyś mówiliśmy o tym z Pawłem, rozmawialiśmy na temat tego internetu 1.0, który znamy jako jakby w obecnej formie, tego przyszłościowego, który gdzieś tam projekt jest już mocno, mocno zaczęty i pewnie to się tam gdzieś rozwija i kształtuje, tego internetu 2.0, że to będzie taka troszeczkę
taka enklawa, taki bezpieczne miejsce dla, przede wszystkim to chodzi o bezpieczeństwo, no bo to jest jednak największy tutaj problem i tego, co się dzieje w internecie. Myślę, że ale taka pełna inwigilacja, rozumiem anonimowość w sieci, tego, że ona przez to, że jest, pozwala wielu zwyrodnialcom i oszołomom, którzy grasują po tej sieci na wiele i oni czują się bezkarni, ale tak naprawdę kierunek taki, który tutaj z tego dokumentu, jaki jest obrany, no trochę tutaj za szeroko. Niepokojące. Tak, trochę niepokojące i trochę szerokie takie spektrum działania tych paragrafów, tych pomysłów, można powiedzieć tak, tych po prostu ich pomysłów, no jest taki, no jest to niefajne. Zastanawiam się po prostu, jak faktycznie zaczynam... Zbyt ogólne na ten moment. Tak, zbyt ogólne. Zostawia zbyt wiele furtek dla ludzi. Zastanawiam się, jak będzie ten internet wyglądał za lat 10-20. Mam nadzieję, że będę jeszcze żył i będę mógł sobie po prostu pomyśleć, jak to było kiedyś. Będę miał po prostu możliwość zweryfikowania tego i porównania do tego, co znamy z dzisiaj, a tego, co będzie za lat 20-30. No. No na pewno będzie inaczej. Tylko żeby się nie okazało kiedyś, że będziemy undergroundową stacją jakąś, nie? A może być, że będziemy takim Matrixem, rozumiesz? Może być taki Matrix. Będziemy się nadawać z piwnicy. Będziemy tutaj bawić się, wiesz, w jakiś J23, J23 nadaje, rozumiesz, jakaś Enigma i będziemy szyfrować. No, tak. Miejmy nadzieję, że aż tak dobrze nie będzie. Tak jak kiedyś w radiu puszczali te na Atari gry. No na Atari, na Spectrum, tak, do były puszczane. Dobra, oby ta wizja czarnego internetu się nie sprawdziła, a jeżeli ma się sprawdzić, to niech ona się sprawdzi w jakichś ludzkich po prostu w ramach i w jakichś ludzkich, żebyśmy mogli w ludzkich warunkach funkcjonować w tej sieci, bo przecież bez niej to tak już teraz kiepsko by było, nie? Dokładnie tak. No dobra, panowie, to co? To tyle w temacie tygodnia. Zamykam swój kancik prowadzącego. To teraz będzie o grach. Będę grał w grę. Będę grał w grę, dokładnie tak. Może nazwiemy ten dział. Nie, to chyba. Nie, bo to pewnie już prawa autorskie są. Już pewnie są prawa autorskie. Pewnie już są prawa autorskie. Pewnie, żebyśmy potem procesu jakiegoś nie mieli. Żeby potem nie było jakichś procesów. No, także będziemy mówić. Nie, to już jest zajęte niestety. Nie będę mówić przez kogo, podsyłałem wam ostatnio. Będziemy grać. Będziemy grać. Dobra, nieważne. Co w tym tygodniu będziemy grać? Dokładnie tak. Mamy 25, czyli już jutro. Już jutro? Albo dzisiaj. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj tak. Jest 24. Nie, nie. Już jest 12.01. Tak, dokładnie na zegarku. Czyli jutro. We wtorek. Czyli we wtorek, dobrze. Czyli dla was jutro, jak słuchacie dzisiaj, czyli w poniedziałek, to będzie jutro. Mhm. I tak nikt nie zrozumiał. Nieważne. Dobra, 25, może tak. Wychodzi kolejny, z tego co wiem, czwarty, już dodatek do World of Warcraft, Mists of Pandaria. Pandaria? A pan Krzysztof? Będzie taki dodatek? Czy tylko... Nie wiem. A to pani Daria powinna być, a nie Pandaria. Ja tu widzę, to Pandaria. No i po jakaś. No i dobra. Źle przetłumaczone. No, nie, powiem ci tak, no ja się tu za bardzo nie będę rozwijał, bo World of Warcraft jest mi, że tak powiem, tematem mocno obcym, ale myślę, że dla wszystkich, którzy są chętni... Ale wiesz, co to za gra, nie? W sumie. Tak, takie klocki się układa. Takie Lego kolorowe. Nie, no ale tak jak mówię, no dla wszystkich, którzy gdzieś tam interesują się klimatami MMO i lubią World of Warcraft, to na pewno... I niebieskich. Nie lada rarytas. Chcieliśmy o tym wspomnieć, bo to takie sporawe zawsze wydarzenia w świecie World of Warcraft i ogólnie gamingowym świecie. No ale na nas to jakoś nie kręci. Chyba, że Michał, tak? Ty coś w World of Warcraft, czy nie? Nie, to bardziej moi znajomi, ale nie ja. Pozdrawiamy nakręceni, znajomy, tak. Nakręceni na Mists of Pandaria? Wiesz co, nie rozmawiam nigdy o World of Warcraftcie, także... No i dobrze. A to zapytaj się i za tydzień nam opowiesz, czy byli mocno nakręceni. Czy może już kupili zdrabki na granie? Zrobimy ten, nie, zrobimy pocztą pantoflową recenzję, tak? Mists of Pandaria. Oni ci opowiedzą, jak mi się podoba, a ty nam potem opowiesz, jak tobie się podoba. Jak im się nie podoba. Zaczynamy robić zbyt skomplikowane. Nieważne, dobra. 25 minął, czyli World of Warcraft, Mists of Pandaria. 26 FIFA 13. To nie moja, że tak powiem, piłka zdecydowanie. Dawid, twoja też, z tego co wiem. No Michał, nie. Ty coś tam w piłkę nożną ten tegas? Nie, to też bardziej moi znajomi. Z piłki nożnej to tylko Jack Daniels.
Czyli żeby dalej ciągnąć ten jakże niesmaczny żart. Ewentualnie John Walker. Był to lekko pokopany pomysł, żeby wspominać o piłce nożnej, tak? Tak. Dobra. Ale 27... będzie można pograć mówem, z tego co wiemy, prawda? Pomachać ten kulką. Tak. Będzie można... Przyczepiasz sobie ten do butów. Nie, do pięty, tak. Przykręcasz do pięty mówa takie, i grasz. Takie po dwa i kopiesz po salonie. No dobra. 27 wyjdzie nam Rocksmith. To już taki news bardziej dla wszystkich chyba ogarnięty, bo ja przynajmniej o tym tytule mogę się na pewno dużo więcej wypowiedzieć niż o FIFA 13 i World of Warcraft. Ty zresztą, Dawid, jesteś chyba tak bardziej nawet zainteresowany tym tytułem. No tak, tak. Z racji tego, że gitarzystą tak. jestem, więc może jest, już nie aktywnym, ale kupę lat... Pasywny gitarzysta. Pasywny, tak. Jestem po prostu teraz już... Nie, słucham. Uchem teraz jestem gitarowym. Ale owszem, ten tytuł mnie interesował od samego początku, jak on się pojawił. I mam nadzieję, że może na dzień dobry nie jestem w stanie wciągnąć teraz, bo nie będzie na to po prostu czasu. Szkoda mi po prostu to kupić, żeby to leżało. Ale myślę, że przyjdzie taki czas, że nie będę miał w co grać i wtedy sięgnę po Rocksmitha, bo... Ale to może tak, wiesz, dla wszystkich, którzy gdzieś nie mieli, bo ty słyszałeś coś o tym tytule, czy nie miałeś okazji? Nie, bo powiem to ci, tak naprawdę to dzisiaj zajrzałem. To dla ciebie, tak, że tak powiem, ci powiemy, czy dla ludzi, którzy gdzieś tam słuchają, o co tu generalnie chodzi, że Rocksmith jest takim trochę jak a la Guitar Hero, tylko że różnica jest taka, że podpinamy zwykłą gitarę. Prawdziwną, tak, elektryczną. Właśnie tak myślałem o tym. Prawdziwą, właśnie. Elektryczną, lub też chyba tam jest jakiś zestaw z jakąś taką gitarą. Tak, ale w tym bundlu to jest taka gitara, która się nadaje tylko do kominka, żeby ją podpalić, polać odpowiednim podpałką, polać, żeby... No ale się wiesz, tak... no dla kogoś... Tak, tam... Nie, tak oczywiście. Na scenie, wiesz, jeżeli grasz ten w Rocksmitha, nie, i jak na tak, scenie... Tak, ona się nadaje, to jest typowa gitara koncertowa. Wiadomo, ile ta gitara z Rocksmitha, bo to tam będzie drewniana gitara czy plastik. Nie, no to będzie normalne wiosło elektryczne. Także... No tak, tylko pytanie, ile w takim razie to pudło z Rocksmithem i z tą gitarą kosztuje? Tak, myślę, że nie będzie kosztować więcej niż 300 zł. Może 400. Tak dobrze? To będzie tanie, bo to będzie tania gitara. Powiem ci, taniego chińskiego elektryka można kupić za naprawdę psie pieniądze teraz. Przepraszam, powiem ci szczerze, że to taka dość dobra perspektywa dla kogoś, kogo no nie stać, chciałby. Nie, dla kogoś, kto, wiesz, jeżeli ktoś jest zainteresowany mocno graniem na gitarze, to na 100% ma już wiosło odpowiednie w domu. A jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z gitarą, to jest jak najbardziej dla niego zakup i wtedy on się, nie wywalając Bóg wie jakiej kasy, on się przekona, czy gitara jest dla niego, czy nie. I to, no jest, i to jest takie, można powiedzieć... Znaczy, tytuł jest bardzo ciekawy, pojawia się tylko pytanie, jak to się przekłada tak na taką rzeczywistość, na ile można się za pomocą tej gry nauczyć czy na gitarze, wspomóc. Tak. Widziałem jakieś takie filmy trochę promujące właśnie Rocksmitha, gdzie tam jakieś, że tak powiem, znamienitości świata gitarzystów się wypowiadały na ten temat, czy próbowały swoich sił w tej grze. I wnioskując z ich wypowiedzi, to tak mocno PR-owo starali się dość łagodnie powiedzieć, że nie zawsze to jest tak różowo, bo tam bardziej zachwalali jakieś odnajdywanie progów na gitarze, że może się nauczyć szybko odnajdywać progi na gitarze, czy tam się nauczyć sprawności samymi palcami, niż na temat tego, że można się nauczyć grać na samej gitarze. Więc to jest, daje trochę do myślenia. No myślę, że tu będzie kierunek taki trochę arkadowy, trzeba wziąć to. Nie będzie symulator gry na gitarze, ani nic z tego, wiesz, ani jakaś tam gra muzyczna, to nie będzie Guitar Hero. I to z Guitar Hero ma tylko tyle wspólnego, że będzie gitara. Ale Guitar Hero jest dużo bardziej arkadowy niż Rocksmith, to sobie też powiedzmy wprost. Tam masz cztery guziki i wahadełko a la wiesz, kostka do gitary, a tutaj będziesz... No, nie nazwałbym tego w ogóle kostką do gitary. Ale nie, no, pięć guzików masz, co gadasz, cztery? Pięć? No to pięć, Jezus Maria, tyle gram w tego Guitar Hero, że wiesz, że mogę nie wiedzieć. Jasne. Raptem parę godzin pod wpływem. No w każdym razie tak, Rocksmith będzie miał jednak tą gitarę, która ma więcej strun i więcej progów, więc tutaj możliwości będą szersze. No zobaczymy, tam jak to w ogóle Rocksmith będzie miał taką jeszcze fajną opcję, teraz mi się przypomniało, że tam jest taka opcja przetestowania różnych wzmacniaczy z różnymi przestarami. I to będzie taki, będzie mieli taki swój garaż, gdzie będzie można przetestować różne heady z głośnikami, ewentualnie różne komba. I te komba będzie można też podłączać z różnymi, połączyć razem z różnymi efektami dźwiękowymi, gitarowymi, jakiś distortion, delaye, chorusy, kaczki, więc to będzie można tam się pobawić mocno i zobaczyć, jak ta gitara, nasza plumka w ogóle
za pomocą tej gry, bo tak naprawdę granie jako granie, ale ta gra też będzie jakby takim naszym wirtualnym wzmacniaczem i paczką, grubą paczką efektów gitarowych, więc tu myślę, że ktoś, kto potrafi grać na gitarze, będzie oprócz tego fajną możliwość przetestowania różnych piecyków, wzmacniaczy, plus tych efektów, o których powiedziałem, więc to też jest taki fajny bajer w tej grze, więc jeżeli ktoś ma fajne wiosełko i nie ma efektów, bo albo ma ich niewiele, to tu będzie mógł po prostu to rozbudować sobie dodatkowo, więc to jest ciekawe na pewno. No dobra, to może na koniec jeszcze powiem, bo znalazłem cenę, tak mi się wydaje, że znalazłem, to jest 200 amerykańskich dolarów za zestaw z gitarą. A jaka gitara? Jakiś Epiphone, tak? Czy co, jakieś inne? No, Epiphone, no, tak Les Paul, no, Junior. Typowy Junior właśnie do pieca. No spoko. No ale to na początek, wiesz, dla kogoś. Nie, no oczywiście. Dobra. Nie, jak to jest, zaczyna, dla amatora jak najbardziej. Nie. Oczywiście, nie wyśmiewam się. Mówiłeś, Dawid, o kaczkach, to teraz pogadamy o innym ptactwie, o wściekłym ptactwie, bo Angry Birds Trilogy ma premierę 28 dla wszystkich chętnych i na tyle głupich, żeby zapłacić za tą grę. Przepraszam, bo nie mogłem, no oczywiście, to jest jak najprawdziwsza prawda. My już z tego kiedyś robiliśmy sobie polewkę, tak, jak pan Bobby Brown Kotik zrobił sobie... wciąga, ale musi brać za dużo, bo cena, którą sobie wymyślili za trylogię gry Angry Birds dostępnej na PS3 czy Xboxa, no to jest mocno przesadzona, szczerze mówiąc, bo ja mam w smartfonie swoim Angry Birds, jak odpalę sobie po HDMI, które mogę sobie wpiąć bezpośrednio w telefon, to też mam wersję HD i nie odczuwam żadnego problemu. Tutaj nie wiem, czy tam w ogóle czym się różni HD od zwykłego. No wiesz co, wersji, to chyba nie było zrobione nie HD, to w ogóle z defaultu jest HD. No, dlatego mówię, że tutaj nie bardzo była jakaś praca dokładana, chyba szczególna, a policzenie sobie za tą trylogię, bo wciąż nie podaliśmy tej jakże cudownej ceny. Tak, trzycyfrowa. Tu by się przydała tak werbelki, trzycyfrowa i to nie są same jedynki, albo jedynka z dwoma zerami. Tu mamy 114 czy nawet 99,99. No nie, to już nie byłaby trzycyfrowa. To już nie byłaby, to była czterocyfrowa cena dla idiotów. 99 no, albo 99,99, no, ale nie, pan Bobby Brown. Czy tam 6,66. W każdym razie cena, jaką znaleźliśmy na internecie, to jest 114 zł za tą trylogię. Polskich, żeby było jasne, to nie żadne dukaty, dinary, to są złotówki, 114 złotówek. Nie, to dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby pograć w Angry Birds, a nie chcieliby tyle płacić, to... Ja jestem ciekawy, czy w ogóle są ludzie, którzy nie grali w to jeszcze. No nie wiem, mogą być, szczerze mówiąc. Ja szczerze mówiąc jakoś nie miałem okazji. Się nawet wcześniej. Moja żona grała, także... Od niedawna mam smartfona i tutaj się tego nie wstydzę i mam te gry, ściągnąłem je za darmo, legalnie, bo jest wersja light z reklamami i jakbym miał teraz za nie zapłacić 114 i zagrać na PS3. No musiałbyś upaść na głowę, mocno na głowę. No mieszkam na piętrze, jeszcze mi się nie zdarzyło potknąć na schodach, może mi się przytrafi, to może w przyszłym tygodniu zrobię recenzję. Oj Boże. To czekamy. Co mi przyszło, kurczę, słuchać dzisiaj za głupoty. Dobra. No, dobra. To wszystko, co będziemy mogli... Nie, to może przez tą późną porę. W to będziemy grać w tym tygodniu. Tak, ja troszkę jeszcze jestem chory, więc rzucam to na rutinoskorbin, na witaminę C. Myślę, że on ci zaszkodził. Na pewno, zdecydowanie tak. Dobra, to co? Teraz tanie granie. Myślę, że tutaj trochę warto o tym wspomnieć. I teraz Michał, bo już pewnie zaschł w gardle. Tak. Bo ja w to nie grałem. No to dzisiaj w tanim graniu mam dla was Brutal Legend. Jest to... O co? Może wy coś powiecie? Tak, Brutal Legends jest fajną grą chyba. Chyba. Widziałem w Saturnie na półce. No dobra, okej, no to skoro... Ty nie gdzie widziałeś? W domu chyba masz. Chyba w Saturnie. Nie mam w domu. Nie, powiem ci tak, tytuł, szczerze mówiąc, gdzieś tam jak pierwszy raz gdzieś widziałem te koncepty i nawet w demo grałem chwilkę, przyciągnął trochę moją uwagę, ale tak dość szybko się w jakiś sposób znudził, a jak się jeszcze dowiedziałem, że są jakieś elementy RTS-owo-strategiczne w trakcie samej rozgrywki, to gdzieś tam to wszystko odrobinkę mnie odstraszyło, więc... No to Michał, teraz spróbuj nas namówić na to. Namów nas na to. No nie wiem, czy może was namówię, czy to po prostu... Spróbuj. Powiem moje wrażenia, jeśli chodzi o grę, bo recenzję może chciałbym zrobić kiedyś tam. No to co?
Gra w grze ogólnie to jest slasher, czyli gra typu... God of War, tak? Taki God of War gitarowy? Tak. Powiem ci tak, masz dwie bronie do wyboru, na zmianę kombosy możesz walić nimi, to masz wyczesany toporek na pół pleców i gitarę elektryczną, którą wiesz, tam możesz później ulepszać, tak samo toporek też. Na przykład więcej strun, 6, 7, 8, tak? Czy nie? Nie, to nie w tę stronę, to bardziej jakieś tam moce jakby tego, że na przykład wiesz, trzaskasz gitarą i koleś zaczyna się podpalać, coś takiego. Aha. To jest, byś musiał sam zobaczyć, o co tam dokładnie chodzi, nie? A co z tymi elementami RTS-owo-strategicznymi? To jest w czasie walki jakby takich z bossami, powiedzmy. To jest, stawia się scena i wiesz, musisz tutaj swojej sceny bronić i przy okazji atakować na scenę przeciwnika, nie? Ale jak to atakujesz? Idziesz tam to normalnie gitara i jedziesz, tak? Nie. Ty możesz bronić tą scenę stojąc tylko przy niej, mhm. Ale znaczy to jest trochę bardziej rozbudowane to, że powiedzmy na obszarze walk są takie kratery, na których trzeba budować wieże, z których wylatują na naszą scenę fani. Za to tam dostajemy punkty i za to możemy rozbudowywać nasze jednostki atakujące. No i tam mamy różne tam, wiesz, takie dwie jednostki podstawowe, później jakieś tam z biegiem czasu dostajemy je, możemy je ulepszać, tak samo scenę, że jest mocniejsza, że jakąś ma lepszą tam linię obrony. No samemu też można tłuc w scenę przeciwnika, co nie daje zbyt dużych efektów, niestety. Jeszcze ciekawą rzeczą jest to, że z każdą jednostką nasz główny bohater, czyli tam Eddie, może połączyć swoje siły i tam każda oddzielna postać ma jakby swoją dodatkową moc w połączeniu. Dobra, a powiedz mi, fabularnie ta gra jakoś stoi, czy ona leży? Fabularnie? Tak, ona ma zarąbistą według mnie fabułę. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, no, o fabule może nie będę za dużo zdradzać, no bo to już kwestia tego, że samemu trzeba ją przejść. Fajne postacie się pojawiły z tego, tak, co wiem, głosy. Właśnie o postaciach też chciałem powiedzieć, bo tam spotykamy między innymi Ozziego Osborna. Jako bossa, rozumiem, tak? Którego trzeba pokonać, czy jak? Nie. On głównie te postacie, które się pojawiają z prawdziwego świata, czyli te heavy metalowe, one nam pomagają. Mamy Ozziego Osborna, który jest jakby naszym, może nie tyle mentorem, ale on jest sklepikarzem, który nam, Boże, nam ulepsza. Ile on musiał dostać kasy, żeby się zgodził na bycie sklepikarzem w grze? Nie, on się tam jakoś inaczej nazywa, to po prostu takie ujęte, bo nie pamiętam dokładnie, jak on tam miał swoją nazwę jako postać. W każdym razie, no, u niego wykupujemy tam jakieś ulepszenia do tego toporka, do gitary, do samochodu, do hot-roda, którym podróżujemy po całej mapie, który też jest wyposażony w bronię, w jakieś dopalacze. No, spotykamy kogo tam jeszcze? Lemmy Kilmister. Tak, Lemmy Kilmister, który jest wokalistą Motorheadu. Już nie pamiętam tych wszystkich postaci, bo dawno nie grałem. Ale tam kilka tych osób było. Ale to jest taki klimat, że tu mamy, chodzimy po świecie, to jest takie bardziej MMO, czy to jest jakieś takie, czy to jest sandbox jakiś, co to jest w ogóle? Bo ja nawet powiem, że ja to... To ciężko powiem ci określić, no bo to jest tak. No i zapomniałeś dodać, że główną postać gra Jack Black, no to dokładnie, też... no zresztą mój ulubiony aktor i piosenkarz. Mhm. Znaczy on nie gra jej jako postać, tylko podkłada głos. Mhm. No czy no tak. Dubbinguje, tak można powiedzieć? Tak, można tak to ująć, no bo inne postacie, typu właśnie Ozzy i w okolicy Motorheadu, są odwzorowane praktycznie, no powiedzmy identycznie, no bo to tam grafika taka trochę komiksowa jest, ale są odwzorowane realnie. Bohater też jest podobny do Jacka Blacka, no to też nie ukrywajmy. No, wiesz co, powiem ci tak, Black ma trochę niżej, bardziej rozbudowane ciało, nasz bohater ma trochę bardziej rozbudowane barki. No to jest przerysowane, to no, tak. Powiedzmy, jest bardziej wyfantazjowany Black. Okay. No i dobra. Coś jeszcze nam chcesz opowiedzieć o tytule? Zachęcić? Nie, według mnie naprawdę tytuł jest bardzo fajny. Znaczy podkład muzyczny, z tego co wiem, to zasługuje tak, na dużą właśnie dużą o to też uwagę. Chciałem powiedzieć, że naprawdę dla fanów, powiedzmy, ciężkich klimatów, ciężkiej muzyki,
jest gra naprawdę bardzo fajna. W soundtracku można spotkać takie tytuły jak chociażby Paranoid zespołu Black Sabbath, czy utwory Motorheadu, Tenacious D, samego Ozziego, Motley Crue. Jest naprawdę soundtrack. Czyli pewnie tam muza jest konkretna przygotowana, bo to. Tak, muza jest konkretna. Rozumiem, że gra opiera się o pewne klimaty typowo heavy metalowe, heavy rockowe, tak. To no myślę, że tło muzyczne jest odpowiednio przygotowane. Jest świetnie dobrane. No dobra, ja nie wiem, ja jakoś niespecjalnie jestem chyba chętny po to sięgnąć, ale... Nie no, słuchaj, wiesz, kiedyś padnę do Warszawy, to się mogę pożyczyć, nie? No, o właśnie, chyba że tak to zrobimy, to ja to chętnie bym... Kupować to może nie kupię, ale może jak ktoś będzie kiedyś... No, powiem ci, ja w czasie, kiedy kupiłem tą grę, w czasie, kiedy był ten atak hakerski na PlayStation, także... Aha, miałeś czas. Tak, miałeś czas, jasne. Tak, miałem czas. No dobra, tyle w tanim graniu. Myślę, tanie granie jeszcze trzeba powiedzieć, że mniej więcej cena, jak właśnie, stoi. Cena. Tak, około 7 dych można, za 7 dych już można wyrwać. 7 dych, tak, jeśli chodzi o nowe, ale nie znajdziemy ich ogólnie w sklepach. Jest to gra już bardzo mało dostępna, jeśli chodzi o sklepy internetowe. Można znaleźć ją we wszelkiego rodzaju MediaMarktach i Empikach, z tym, że to wtedy jest cena... No, promocyjna 120 zł. Tak, no około. Natomiast na Allegro można ją znaleźć używaną za 5 dych, za 3 dychy nawet się zdarzały, także to nie jest duży wydatek, a gra jest naprawdę bardzo fajna. No i dobra, no to tak właśnie, nawet za 26 zł można już mieć Brutal Legend. Tak. Super. Ciao, ciao. Dobra, tyle w tanim graniu. O, przepraszam, coś mi się odzywa tutaj, kichanie. No. Panie, ja nie wiem, czy ty jutro do pracy będziesz mógł pójść. No, będę musiał. Dobra, gra tygodnia, tak jak już wspominaliśmy na początku. Dobra, to ja sobie zaraz rozpocznę. Tak, to no, ty się drzemnij, a my trochę pogadamy. Tak, pogram idź sobie w Angry Birds teraz do toalety. Nie no, posłuchaj, bo będzie fajnie. Dobra, to w tym tygodniu mamy Borderlands 2, tytuł, na który z Dawidem czekaliśmy dość długo, no bo 3 lata po premierze jedynki. Dokładnie. To był drugi tytuł mojej konsoli, która w tym roku skończy 3 lata. Ona już skończyła 3 lata. To już jest po prostu... Skończy 3 lata. Kupiłeś leci tort? Nie, no tortu nie kupię, ale powiem ci, że tak jak czekałem na tego Bordera 2, wiesz, to... zabierz ją na jakąś romantyczną kolację do restauracji, to, przy świece. To nie wiem, czy w tym roku czekam na cokolwiek jeszcze, jak czekałem na to. Czekam jeszcze na Dishonored, ale obawiam się, ale że... Nie o tym mieliśmy tak gadać. Dobra, o Dishonored to pogadamy za jakiś czas. Pogadamy, bo to niedługo też się będzie działo. Borderlands 2, jak generalnie, przynajmniej ja to widzę w stosunku do jedynki, czy udało im się coś tutaj poprawić i zmienić? Moim zdaniem tytuł przeszedł naprawdę porządny taki lifting graficznie, bo to co się nam, to jest pierwsze co nam się rzuca w oczy. Nie ma jakiejś takiej drastycznej różnicy w stosunku do jedynki. Jest na pewno bardziej kolorowo. Poprawili wszystkie jakieś tam efekty wodne, świetlne i tego typu sprawy. Jest na pewno ładniej, moim zdaniem przynajmniej. No co, broni jak zwykle pierdyliard. Opór. Tak, pierdyliard. Fabularnie tutaj jest chyba największa zmiana, bo tak jak w jedynce tam gdzieś tam coś przebąknęli, że coś tam trzeba ten volt odkryć, tutaj tam szmery, bajery i się na tym w sumie kończyło, fabularna cała historia, poza jakimiś śmiesznymi takimi fajnymi questami, to tutaj rzeczywiście tej fabuły jest dużo więcej, to się gdzieś tam przeplata, tych postaci jest sporo, bo spotykamy wszystkie postacie z pierwszej części, te grywalne, tutaj są jakby narratorami, NPC-ami, tak, NPC-ami, to jest taki bardzo fajny pomysł, bo wydaje mi się, mamy 4 nowe postacie, spotykamy 4 poprzednie z poprzedniej części, więc to się jakoś tak ładnie zapętla, jest trochę ludzi właśnie z poprzedniej odsłony, jest tam przed Skuter, który nam pomagał, wszystkie tam jakieś... Patrycia Tanis, tak. Tak, jest trochę ludzi. Markus. Jest... Dokładnie tak. To i jedna zasadnicza różnica w porównaniu do jedynki, to mamy od początku praktycznie znamy głównego jakiegoś takiego naszego przeciwnika, tego niesławnego, przystojnego Jacka, tak? Czy tam Handsome Jacka. Tak, Jack Cactus. Tak jest w polskiej wersji. Nie, żartuję, Jacka. Nie, tak się śmieję. No, znaczy nie ma polskiej wersji, to od tego zacznijmy, wersja jest angielska. Nie ma, nawet na PC jest w Engliszu.
w Engliszu, więc dla wszystkich, którzy nie lubią Englisza, no to niestety mamy złą wiadomość, gra jest tylko angielskojęzyczna. Jest ukochany Claptrop, to też trzeba powiedzieć, że tutaj Claptrop no, tego nie mogło zabraknąć, prawda? No i co, no... Crazy Earl, którego kupujemy za Iridium pewne gadżety, także no jest, tych postaci z jedynki jest sporo zabrane. Od dwóch dni dokładnie pogrywamy bardzo, bardzo konkretnie. Głównie graliśmy w koopie czteroosobowym. Gra się rewelacyjnie, gra naprawdę błyszczy. Ale trzeba powiedzieć szczerze, że trochę chrupało, nie? Przy czteroosobowym, przy większych zadymach czteroosobowy już niestety chrupało. I nie wiem czy, bo tutaj hostem jest jedna osoba, ja na przykład byłem raz hostem, to chrupało mi bardzo solidnie. I teraz nie wiem, czy to dlatego, że byłem hostem, czy jakiś był problem, ale tam konkretnie łupało. No i to był taki troszkę dla mnie problem, ale powiem tak, no jak potem graliśmy innym razem, to jakoś tak już było lepiej i nie przeszkadzało, a chrupie tylko przy jakichś takich największych, najkonkretniejszych zadymach i szczerze mówiąc się nie dziwię, bo gdzieś tam jak nawet graliśmy wczoraj chyba, z tego dobrze pamiętam. No wczoraj, przedwczoraj. Nie, no to było parę takich momentów, szczerze mówiąc, że aż się bałem pomyśleć, wiesz, parę osób rzuciło różne granaty i nagle wszystko w jednym momencie eksplodowało. To na ekranie była naprawdę feria kolorów i wszystkiego, więc zastanawiałem się, jak konsola to pociągnie i radziła sobie naprawdę bardzo przyzwoicie, poza jakimiś drobnymi czkawkami. No i co, będziemy coś gadali o tych postaciach, jakimi tu mamy grywalne, czy raczej to wszyscy sobie sprawdzą i olewamy? Nie, no tak, że tam mamy tego komando, czyli tego jakby Rolanda z pierwszej części jest, Axton, i on jest komandosem, który ma tak zwane to działko rozkładane, tą taką wieżyczkę, i tą postacią akurat też mam jakby uruchomioną i też nią gram. Mamy tego Berserkera, czyli tutaj Ganzerker tutaj jest, i to jest niski, wesoły, przypakowany koleś, który... Współczesna wersja krasnoluda z dwoma miniganami. Tak, i on po prostu na bliski kontakt wyrywa chwasty dosyć intensywnie i skutecznie. No taki troszkę kopia takiego właśnie Brika z jedynki, tak, ale on tutaj jest bardziej nastawiony na naparzanie dwoma broniami niż na tłuczenie pięściami. Dokładnie. Może tak. Mamy fajnego asasina, którym grasz ty, Paweł. Tak. Ja gram, to jest kolega o wdzięcznej nazwie Zero. Tak, miecz i snajpa, także magiczna kombinacja. Nie, właśnie, niekoniecznie snajpa, bo to on jest taki bardziej nastawiony, jego tym takim kluczową umiejętnością jest znikanie i na te 5 sekund znika. No tak. Wyrzuca swoją, że tak powiem, taką atrapę, tak? Coś taki hologram. Tak, hologram, taki. Hologram, on sam znika i może zaatakować z dowolnej strony przeciwnika. Więc to jest taka bardzo ciekawa umiejętność, właśnie posługuje się takim długim, śmiesznym mieczem. No może głównie biegać albo ze snajpami, albo jakieś shotguny. To są takie najbardziej pasujące do specyfiki jego postaci. No jest Syrena Maja, tak? Także jest tak, kobieta. Tak, Syrena Maja, tutaj ona ma trochę inną umiejętność. Bo nie ma Facebooku, tylko jest takie unoszenie. Unoszenie w kuli przeciwników, tak. To jest też bardzo ciekawe. No i ona jest nastawiona mocno na takie wsparcie właśnie lecznicze, bo ma potem umiejętność, że strzelając do swoich, że tak powiem, kompanów, leczy ich w taki śmieszny sposób. Lub też jeżeli strzelamy do przeciwników, których ona podnosi w kuli, to też odzyskujemy zdrowie, więc to też jest gdzieś tam jakieś takie umiejętności wspierające. No te klasy wszystkie bardzo fajnie się uzupełniają. No w koopie nam się grało bardzo fajnie, w różnych konfiguracjach to naprawdę dawało radę i naprawdę... Gra ma w sumie dwie wady. Pożera straszne ilości czasu i trudno jest się rzeczywiście od niej oderwać, a jak się już człowiek od niej oderwie, to cały czas o niej myśli. No i to są największe wady gry, moim zdaniem. No z mojej perspektywy wygląda to tak, że jak porównuję sobie do jedynki, to jest bardziej tęczowo, jest więcej koloru. To tak jak powiedział Paweł, to tutaj zdecydowanie tego się nie da nie zauważyć, że to zostało bardzo, bardzo mocno jakby podrasowane. W ogóle tak patrząc obiektywnie na całość, mam takie poczucie i takie wrażenie, że wszystko, co było dobre w jedynce, zostało podniesione i podbite o 100%, a to, co było złe i kulało, zostało zamienione na coś innego, sprawnego i co działa bardzo dobrze, lub po prostu poprawione bardzo mocno i tak jak powiedzieliśmy, VoIP, tryb kooperacyjny, który w jedynce po prostu kulał, to po prostu dramat był. Nie, to na PS3 kulał tak, VoIP strasznie. Tak, to zgrzytało strasznie, nie dało się grać, tutaj to zostało działa prawnione. Rewelacyjnie. Poruszanie się po menu, po wymienianie ekwipunku,
wykorzystywanie punktów, które się zdobywa, rozbudowa drzewko skilli, mapa, no tak, zaznaczanie na mapie, których miejsc, tak. Znaczy drzewko skilli nie jest inaczej zrobione, ale są nowe drzewka, są bardzo fajnie rozwiązane. Tak, doszło do tego w końcu wykorzystanie challenge'y. W końcu mamy coś z tak, tego, że robimy pewne challenge'y i mamy tak zwane badass ranking i możemy to sobie spokojnie podbijać sobie te rzeczy, które nas interesują, jakby wykupując sobie za takie tokeny, które się dostaje, zużywamy je na podnoszenie pewnych umiejętności, które nasza postać już posiada lub może posiadać. No i ewidentnie tutaj widać, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że gra jest nastawiona na takie granie grupowe, czyli koopowe, bo jak wchodzi się do menu, w czasie gry się pauzuje, od razu się wyświetla z boku lista osób, które grają, widać kto z kim gra, jakie questy misje, robią, tak. Jakie questy, na którym poziomie, więc to jest wszystko rzeczywiście tak fajnie pozbierane i przyjemnie aż się gra gdzieś jakieś właśnie wspólne rozgrywki. Bardzo mocno też jest, trzeba powiedzieć, że poszli w kastomizację, więc tutaj kastomizacja naszej postaci też jest dosyć inna, no jest rozbudowana, znaczy, nawet wizualna, po prostu jest. Nawet wizualna. W jedynce nie było, oprócz kolorów ubranek, nie można było nic zrobić. Znaczy tutaj można kolorki ubranek i główki, no tak. To nie wiem, czy to jest aż taki szał, ale jest już na pewno inaczej. Te główki na pewno robią robotę, bo tych postaci jest trochę więcej. Jak ma się dwie takie same postacie, to nie są identyczne, a potrafią się naprawdę sporo różnić. No i przeogromny teren względem jedynki, to już czuć od samego początku, że jest gdzie łazić, gdzie jeździć. Sam początek, zanim się w ogóle wydostaniemy jakby z tego miejsca, w którym zaczynamy, powoduje to, że spędzamy tam dobre, grając ja w singlu, grzebiąc się trochę w singlu, bo ja lubię tą grę, ja będę przechodził singlowo też, bo ja lubię sobie po prostu sam swoim tempem na spokojnie szperać wszędzie, przeszukiwać wszystkie miejscówki i ona mi, to mi daje ogrom frajdy, powoduje, że czuć ten ogrom terenu, który jest do eksploracji, a jest naprawdę po prostu... No, gdzie człowiek nie spojrzy dookoła, gdzie człowiek nie patrzysz, tam się możesz pojawić, a te miejsca od siebie są strasznie oddalone i to widać, że to jest naprawdę sporo łażenia, jeżdżenia, przemieszczania się i tu widać, że to jest ogromna praca poczyniona i to pierwsze miasto, do którego się dostajemy, do tego sanktuarium, to jest jakby taka pierwsza baza wypadowa nasza, ono jest po prostu, no jest rewelacyjnie zrobione. Oczywiście jest Moxie, o której nie wspomnieliśmy, także no tak. Tutaj też spotykamy tą postać. No generalnie, tak jak widziałem, wszystko co dobre z jedynki 100% do góry, a wszystko co było złe lub nie domagało, zostało wymienione lub zastąpione na coś, co jest sprawne i lepsze, tak. I działa, i jest po prostu... Na pewno nie jesteśmy w 100% obiektywni, bo bardzo lubimy tytuł Borderlands. No nie, jesteśmy fanami serii, no tutaj nie można nic... Dokładnie tak, a czy nie, no co możemy powiedzieć na podsumowanie, że dla kogoś, komu się podoba jedynka, dwójka na pewno się spodoba, bo jest to, tak jak mówisz, wszystko to co było w jedynce poprawione, i naprawdę w ciekawy sposób rozwinięte. Nie każdemu przypadnie klimat Borderlands, bo jest to bardzo specyficzny humor, zupełnie inna taka forma narracji. Ja coś zawsze śmieję, że to jest takie Diablo FPS. No tak, dla kogoś, kogo takie klimaty nie kręcą, to w tym momencie nie zaciekawi to go. Jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, to na pewno warto po ten tytuł sięgnąć. Dobra, to tyle, bo nam już tam chyba Michał chrapie przy mikrofonie. No. No tak. Na Firestone. To jest początek. Nie trzeba. Nie, w jedynce to działało bez problemu w zasadzie, z tego co pamiętam. Nie no, jeżeli masz w questach, że misja jest w New Haven, to przenosisz się do New Haven teleportem. Proste. To cię pocieszymy, tu jest poprawione. Tu się świeci gwiazdka, no dokładnie w tym takim punkcie teleportowania, na który masz się przenieść. Dokładnie. Tak, jest zaznaczone obok takim tym rąbikiem. Kupisz? Jest zaznaczone.
No to widzisz, to przynajmniej jedną osobę przekonałeś. No generalnie według mnie i Pawła, bo myślę, że mogę to spokojnie też za Pawła powiedzieć, to jest nasza gra roku chyba, co Paweł? No zobaczymy, co jeszcze pokażę Moch, Dishonored, ale nie sądzę, żeby w taki sposób gdzieś próbowali konkurować. Nie, no dla mnie tytuł rewelacyjny. Myślę, że tutaj cały ten szałciał, który był na jego temat, jest w pełni się sprawdził. I oceny też zasłużone, które zbiera gra. Jasne, absolutnie. Jasne. Tutaj nie można powiedzieć nic złego. Tutaj są oceny są jak najbardziej na miejscu. Ale tak jak widzicie, nawet po naszej trójce nie każdemu tytuł pasuje, więc to tak jak mówimy. To musi być trafiony tytuł pod konkretną osobę i pod dany klimat. Ale dobra, co dalej? Zakańczamy, tak, panowie, powoli. Zakańczamy. Parafialnie i co? Co my tu mamy w parafialnie? To może najpierw Michał, bo Michał ma coś do ogłoszenia komuś tam. Co Michał, bo może tak. Od ciebie zaczniemy, a potem my sobie poruszymy jeden temat. Nie, Michał będzie śpiewał. I zamkniemy sobie. Ale to zaczniemy od ciebie, żebyś nie spał. Już pół do pierwszej jest. No to dla mnie też. No to jedź. Student, to jedziesz. No to pozdrawiamy Fabiana, tak. No i teraz Michał śpiewa 100 lat. 100 lat, 100 lat, tak. No to wszystkiego dobrego, no stary. Nie wiem, które tam urodziny życzymy, kończysz, ale... Życzymy. Które on kończy? Przyznał się, 20, które? Czy 21, czy 22, czy które? 13. Dobra, to wszystkiego dobrego. Dobra, niech będzie, niech ma chłopak. No i tak ja sobie tak też zastanawialiśmy się jakiś czas temu z Pawłem na temat tego, czy materiały, które robimy wideo, czy nawet podcasty i forma wideokastów, to w sumie takie pytanie dla naszych słuchaczy, widzów, dla ludzi, którzy śledzą naszą pracę i to, co robimy. Czy chcielibyście zobaczyć nasze facjaty? Czy Pad TV ma iść we vlogging, w taką no, odmienioną formę bądź co bądź, bo jednak ani nas specjalnie nikt nie widział, ani nas specjalnie nikt nie wie, jak wyglądamy. I czy generalnie można by coś w tym temacie zrobić, czy to jest pożądane i czy chcielibyście, nie Paweł, bo tak naprawdę my się zastanawialiśmy nad tym, mieliśmy jakieś pomysły, żeby coś z tym może zrobić i myślę, że prędzej czy później coś będzie w tym kierunku trzeba zrobić, bo myślę, że to nie jest nic złego, tylko trzeba po prostu się nad tym zastanowić, jak to dobrze ugryźć. Tak, pomysł jest, szczerze mówiąc. W moim wypadku trochę teraz mnie sytuacja lokalowa i Piłsudski powstrzymuje. A Piłsudski jest fajny, to powiem ci, tak, Piłsudski myślisz? Jest okej. Okay. Z tym papieżem byś mógł coś zrobić, bo Piłsudski jest okej. Okay, dobrze, no to taki wewnętrzny żart. To są nasze takie wewnętrzne znaki dymne. Że to trzeba kończyć. Nie, że trzeba kończyć, dokładnie tak. Nie, no słuchajcie, no jeżeli mielibyście ochotę i uważacie, że to jest fajny kierunek, to dajcie jakiś znak, sygnał. Dokładnie. Nie musi być to jakaś długa wypowiedź, ale żebyśmy wiedzieli, że to w ogóle jest warte zachodu, prawda, że nasze pomysły i chęci zmian jakieś są idą w dobrym kierunku i że to jest coś, co, o czym powinniśmy myśleć, czy raczej powinniśmy to olać i skoncentrować się na robieniu tego, co robimy i robić to tylko jeszcze lepiej. Dobra. No, także chyba to tyle na dzisiaj, bo już. No, jeżeli jeszcze ostatnia rzecz, tak na koniec, to już co wspominaliśmy w zeszłym tygodniu. Jesteśmy wciąż otwarci na jakieś tam wasze tematy. Jeżeli macie ochotę coś zaproponować, żebyśmy propozycje. O czymś pogadali, poględzili, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. Albo jeżeli macie pytania do nas, jakieś chcecie się czegoś dowiedzieć, jasne. To chętnie, jeżeli będzie taka opcja, jeżeli będziemy mogli odpowiedzieć albo poruszyć pewne tematy, to chętnie je poruszymy. Nie ma tutaj przed nami jakichś, nie mamy oporów, żeby nie porozmawiać o rzeczach jakichś tam, które są gdzieś nam w jakiś sposób, możemy o nich poruszyć jakieś tematy, są nam w jakiś sposób bliskie. Lub jak macie jakieś pytania, których nie macie, albo nie macie ochoty, albo nie macie chęci w jakiś inny sposób zadania, no to śmiało piszcie, pół czy na YouTubie, później. Czy gdzieś i po prostu... Nie. Dokładnie. Dokładnie tak. Na pewno wspomnimy, kto zasugerował nam to pytanie, więc tutaj nie zostaniecie w żaden sposób pominięci. No i dobra, słuchajcie, to chyba byłoby na tyle. 19 myślę, że czas zamknąć. Jest godzina 12:38.
Mamy już poniedziałek, czyli dzisiaj trochę później usłyszycie nasz podcast. Ale usłyszycie, na pewno do 12 dnia dzisiejszego do południa na 100% będzie złożony i pojawi się w tych wszystkich miejscach, w których z reguły regularnie się pojawia, więc... No to co, to odmeldowuję się ja, Paweł Niziołek. Dawid Maron. Trzymajcie się, no cześć. Na razie.